Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem Sedna Sprawy dzisiaj Paweł Soloch, doradca prezydenta Rzeczypospolitej i do niedawna szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, to, że tę rakietę, która spadła na terytorium Polski, niestety zabiła dwóch Polaków, wystrzelili Ukraińcy, najprawdopodobniej nie Rosjanie, to jest lepsza dla nas wszystkich wersja wydarzeń? Ja bym powiedział, no tragicznie jest fakt, że zginęli ludzie, tak? Bezspornie, oczywiście. I to jest. Natomiast to, że teraz raczej mówimy w kategoriach incydentu, to, że ten incydent właśnie nie daje asumptów do całych kwestii związanych z uruchomieniem artykułu 5 i wprowadzeniu państwa natowskiego, jakim jest Polska, w NATO w ogóle, do wojny z Rosją już konkretnie, no to oczywiście przy tym całym bez wątpienia tragicznym wydarzeniem, bo mamy do czynienia ze śmiercią osób, i dla bezpieczeństwa międzynarodowego w pierwszym rzędzie naszego kraju, ale też myślę całego kontynentu europejskiego, no to lepiej, tak, że to nie był atak rosyjski na nasze terytorium, bo musielibyśmy jako sojusz, ale i Polska odpowiedzieć na taki atak, tak? Ale panie ministrze, czy jesteśmy gotowi na tę inną wersję? Bo ona jest ciągle bardzo prawdopodobna, że przypadkiem albo nie, ale usłyszelibyśmy, że przypadkiem rosyjska rakieta spadła na nasze terytorium i trudno powiedzieć, jakie szkody mogłaby wyrządzić, czy mogła aby ranić, zabić Polaków, ale niezależnie od tego, rosyjska rakieta na polskim terytorium. Czy my jesteśmy gotowi na taki scenariusz i czy wtedy polskie władze wiedzą, jakie byłyby kolejne kroki i tak dalej? Na chwilę dzisiejszą mamy oświadczenie naszego prezydenta, że najprawdopodobniej, ale właśnie to słówko najprawdopodobniej nie z całą pewnością. Mamy też oświadczenie prezydenta amerykańskiego i stanowisko państw NATO w ogóle wyrażone poprzez przedstawicieli w kwaterze głównej NATO w Brukseli, o czym informował nasz ambasador Szatkowski. I to wygląda, że właśnie to raczej taką należy przyjąć interpretację, chociaż jeszcze 100% pewności nie mamy. Natomiast oczywiście na tym polega odstraszanie. Tutaj mówię w kontekście ewentualnego ataku bezpośredniego na nasze terytorium przez Rosję, żeby potencjalny agresor nie miał najmniejszych wątpliwości, że będzie wojskowa odpowiedź, jeżeli zostaniemy zaatakowani. To jaka byłaby ta odpowiedź, panie ministrze? No, tego nie mogę opowiadać o rzeczach, które są niejawne na temat, ale... No ale jeżeli mówi pan minister o straszeniu, Rosja jak straszy, to mówi, co by zrobiła, na tym polega straszenie, więc pytam, jaka byłaby nasza odpowiedź na to, gdyby Rosja zaatakowała wprost nasze terytorium? My mówimy, że na pewno nasze władze mówią, że na pewno nie pozostałby taki fakt bez odpowiedzi w wymiarze wojskowym. To samo mówią nasi sojusznicy z najważniejszym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone, że centymetr, prawda, terytorium NATO, które będzie zaatakowane, natychmiast się spotka z odpowiedzią i o tym mówią też fakty w postaci rozmieszczenia chociażby na naszym terytorium kilkunastu tysięcy żołnierzy sojuszniczych, głównie amerykańskich, wraz z odpowiednim sprzętem. Mówię o tych bateriach Patriot, mówię o F-ach, które stacjonują u nas. To jest potencjał wojskowy, gotowy do odpowiedzi, gdyby sytuacja tego wymagała i Rosja wie o tym. Ale to byłoby uderzenie na rosyjskie siły znajdujące się na terytorium Ukrainy? Nie, panie redaktorze. Okej, to zostawmy ten wątek w takim razie, panie ministrze. Trudno w ten sposób, jasne, tutaj na antenie mówić. Okej, to zostawmy ten wątek, panie ministrze. Co najmniej dziwne jest zachowanie Ukrainy, władz Ukrainy po tym, jak pan minister się wyraził, incydencie, tragicznym, ale jednak incydencie. Prezydent Zełenski mówi, że bez najmniejszych wątpliwości to nie była ukraińska rakieta.
No, można, mogę jeszcze dalej cytować, bo tam chociażby sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksij Daniłow przekazał, że Ukraina prosi o udzielenie dostępu do miejsca wybuchu przedstawicielom ukraińskiego MON-u, Straży Granicznej Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u, pan Kuleba, mówi, że to jest teoria spiskowa lansowana przez Rosję i nikt nie powinien kupować rosyjskiej propagandy. No, mocno zabrzmi to pytanie, ale panie ministrze, czy to nie wygląda, jakby Ukraina na siłę chciała wciągnąć Polskę do wojny? Znaczy, ja bym powiedział inaczej. I tak, to jest przecież wyrażane i przez pana prezydenta, i przez przedstawicieli naszego rządu, że generalnie co do zasady odpowiedzialność za to, co się stało, również za to, co się stało na terytorium naszego kraju, odpowiedzialność ponosi Rosja. Nie powinniśmy się dawać wciągać, jest w oczywisty sposób... Okej, ale to nikt nie ma jakichś szalonych pretensji do Ukrainy, jasne. Tragiczny wypadek, zdarzyło się tak, tylko że Ukraina ciągle mówi, że to rosyjska rakieta i to najwyżsi rządzący. Ja bym tutaj zachował wobec tych oświadczeń spokój. Nadrzędnym celem jest doprowadzenie do tego, żeby Rosja, agresor, została odparta przez Ukrainę, żeby Ukraina mogła się spokojnie rozwijać jako suwerenne państwo, żeby Rosja właśnie dla swoich imperialnych zapędów otrzymała należytą nauczkę i powinniśmy unikać wszelkich oświadczeń, wszelkich właśnie takich deklaracji, które by ten proces utrudniały. Postawa ukraińska bardzo emocjonalna jest jak najbardziej zrozumiała. To jest kraj, który w niewyobrażalny sposób cierpi od agresji rosyjskiej. Ale mimo wszystko jest zrozumiała, panie ministrze? Ta postawa jest naprawdę zrozumiała? Znaczy postawa taka, która mówi o tym, że za wszystkiemu winni są Rosjanie, bo rzeczywiście wszystkiemu winni są Rosjanie. No tak, ale postawa taka, że to nie jest wystrzelona przez ukraińskie wojsko rakieta i mówienie o tym, że to jest to, co mówi NATO i Polska, że to jest rosyjska propaganda. O tę postawę pytam. Polska prowadzi śledztwo w tej sprawie. Działa nasza prokuratura, działają nasze służby. Państwo polskie jest gospodarzem tego śledztwa. Wspierane jest przez Stany Zjednoczone i poczekajmy na ostateczne wyniki i ostateczny komunikat w tej sprawie. Natomiast jeszcze raz, mamy pełne zrozumienie dla postawy ukraińskiej obwiniającej Rosję za to, co się dzieje przede wszystkim na Ukrainie, ale co dotknęło w ostatnich kilkudziesięciu godzinach również nasz kraj. Natomiast mamy oświadczenia na naszych najwyższych czynników z panem prezydentem na czele. Mamy oświadczenie również prezydenta Bidena w tej kwestii. I na to poczekajmy jeszcze na już ostateczny komunikat w sprawie wyjaśnienia tego, co się stało. Czy strona ukraińska zostanie włączona do tego śledztwa, tak jak się tego domaga? Czy strona ukraińska będzie włączona do tego śledztwa? Decyzje w tej sprawie podejmują władze polskie, ale wydaje się, że na tym etapie my zbieramy informacje od wszystkich państw, naszych sojuszników, partnerów, które mogą w tej kwestii coś tam pomóc i oczywistym jest, że również informacje otrzymane ze strony ukraińskiej mają dla nas tutaj bardzo, bardzo istotne znaczenie. Natomiast na pewno Ukraina, podobnie jak każde inne państwo, nie będzie współgospodarzem śledztwa, bo to jest śledztwo nasze, polskie. Jasne. Panie ministrze, ale prezydent Andrzej Duda jest w bardzo dobrym kontakcie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Pan prezydent mówił, że w niemal codziennym, jeżeli dobrze pamiętam, kontakcie telefonicznym panowie pozostają. Będzie próbował pan prezydent wpłynąć na zmianę stanowiska Kijowa w tej sprawie? Wie pan, ja myślę, że ostateczne stanowisko w tej sprawie, ono będzie możliwe do sformułowania, tak jak powiedziałem, po zakończeniu śledztwa. Tak? No ale te komunikaty są teraz mocno właśnie przedstawiane, już teraz, panie ministrze. Zarzucanie nam, że ulegamy rosyjskiej propagandzie, brzmi cokolwiek dziwnie i chyba niestosownie. Więc na pewno w interesie zarówno Ukrainy, ale również i w naszym interesie, ale i też w interesie całego świata zachodniego, nie tylko państw NATO, jest to, żeby ta kwestia nie była jakąś kwestią, która
wpływałaby w jakiś tam sposób ograniczający naszą naprawdę bardzo bliską współpracę i pomoc, jaką my i cały świat zachodni udziela Ukrainie w walce z rosyjskim agresorem. No, Więc wracając do pytania o rolę pana prezydenta w tej sprawie, będzie pan prezydent próbował wpłynąć na stanowisko prezydenta Zełenskiego? Znaczy, inaczej, nasz prezydent rzeczywiście ma wyjątkowe relacje z prezydentem Zełenskim. Oczywiście obaj są przywódcami państwowymi, realizują politykę państwa, ale te osobiste relacje są rzeczywiście niezwykle bliskie. Oczywiście to w ostatnich godzinach to był temat rozmów. To, co się zdarzyło w pobliżu granicy z Ukrainą, na naszym terytorium. No i tyle na tą chwilę można powiedzieć. A mówił to Paweł Soloch, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo dziękuję panu ministrowi za rozmowę. Ja również dziękuję. I życzę dobrego dnia. Państwu również życzę dobrego dnia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już na moim miejscu zasiądzie Kamila Biedrzycka, żeby poprowadzić dla państwa Ekspres Biedrzycki. Przede wszystkim, proszę państwa, nic, absolutnie nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Czyli że to, co się stało, czyli to, że na naszym terytorium spadła rakieta, nie było działaniem intencjonalnym. Nie była to rakieta, która była wymierzona, wycelowana w Polskę. W istocie zatem nie był to atak na Polskę. Pytanie zasadnicze brzmiało, jaka to była rakieta. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, prawdopodobnie wyprodukowana w latach 70. rakieta typu S-300. I w związku z czym kolejne zasadnicze pytanie było, kto był odpowiedzialny za wystrzelenie tej rakiety, krótko mówiąc, kto wystrzelił tą rakietę. Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską. Natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie. Ostrzał rosyjski, rakiety leciały. Były to rakiety manewrujące, które w istocie leciały z różnych kierunków. Prawdopodobnie część z nich leciała w okolice polskiego terytorium i zawracała w kierunku z powrotem na wschód, więc ukraińska obrona przeciwlotnicza wystrzeliwała rakiety w różnych kierunkach i jest wysoce prawdopodobne, że jedna z tych rakiet spadła niestety na terytorium Polski. Oględziny na miejscu zdarzenia, te wstępne, już wskazują na to, że nie doszło tam do klasycznej eksplozji ładunku wybuchowego rakiety, tylko prawdopodobnie był to efekt po prostu upadku rakiety w tym miejscu, połączony być może z eksplozją paliwa, które pozostawało w tej rakiecie. Nie była to klasyczna duża eksplozja rakiety. Takie na razie wynikają z obserwacji wstępne wnioski. Natomiast prowadzą tam w tej chwili działania nasi śledczy. Prowadzą działania także i śledczy ze strony amerykańskiej. Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka zapraszam. Witam, kłaniam się nisko i już za chwilę nasi goście. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategii 2050, była ambasador w Federacji Rosyjskiej, Państwa pierwszym gościem. Później pułkownik Piotr Gąstał, czyli były dowódca jednostki specjalnej GROM i ekspert Fundacji StratPoints. Trzecia dziś profesor Katarzyna Pisarska, czyli założycielka Europejskiej Akademii Dyplomacji z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Oczywiście przede wszystkim będziemy rozmawiać o kwestiach związanych z Ukrainą, ale także z tragedią, która wydarzyła się na polskim terenie, tuż przy granicy z Ukrainą. Na razie w dalszym ciągu nie mamy oczywiście ostatecznych informacji i potwierdzonych wniosków dotyczących tego, co było przyczyną śmierci dwóch polskich obywateli, 60 i 62-latka. Tych teorii jest bardzo wiele. Państwo słyszeli, że w tej chwili
chwili taka najbardziej obowiązująca, mówi o tym, że prawdopodobnie przyczyną tego zdarzenia była sytuacja, w której Ukraińcy wystrzelili swój pocisk antyrakietowy, zestrzelając rosyjską rakietę, która miała zaatakować teren Ukrainy, i w związku z tym część właśnie z tej rakiety przeleciała na teren Polski. Sytuacja rzeczywiście bardzo napięta, między innymi z tego powodu, że Ukraina absolutnie zaprzecza, żeby w Polsce wybuchła ich rakieta. Właśnie zaczęły płynąć wczoraj bardzo szerokim strumieniem głosy z Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski odbył spotkanie sztabu naczelnego wodza właśnie w sprawie Polski. Po zakończeniu tego spotkania poinformowano, że opowiada się za dalszym, jak najbardziej szczegółowym badaniem zdarzenia i prosi o dostęp dla ukraińskich specjalistów. O dostęp właśnie także do badań i do ekspertyz, które są prowadzone tutaj na miejscu. Stanowczy głos zabrał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksij Daniłow, który powiedział tak: jesteśmy gotowi przekazać posiadane przez nas dowody na rosyjski ślad. Oczekujemy od naszych partnerów informacji, na podstawie których wysnuto wniosek, że to rakieta obrony powietrznej Ukrainy. Kilka godzin później ponownie prezydent Zełenski przekazał mediom, że we wtorek wieczorem odebrał raport od przywódcy sił powietrznych swojej armii i powiedział: nie mam wątpliwości, że to nie był nasz pocisk ani nasz atak rakietowy. Nie ma sensu, żebym im nie ufał, przeszedłem z nimi wojnę, mówi Wołodymyr Zełenski. Z kolei Joe Biden, amerykański prezydent, twierdzi, że to jest mało prawdopodobne, by rakieta została wystrzelona z Rosji. To już mówiliśmy Państwu wczoraj. No i przy okazji mamy totalny galimatias, żeby nie powiedzieć chaos i kompromitujący bałagan dotyczący kwestii uruchomienia procedury artykułu 4 traktatu waszyngtońskiego. Zaraz, a właściwie kilka dobrych godzin po tym, jak rakieta spadła na polskie terytorium, premier Mateusz Morawiecki i po posiedzeniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego także informowano o tym, że Polska będzie starała się o uruchomienie tego 4 artykułu. Później potwierdził to prezydent Andrzej Duda. Wczoraj rano prezydent Litwy informował, że prezydent Duda powiedział jemu, że będziemy starali się o uruchomienie artykułu 4. Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym, że ten artykuł właściwie już jest uruchomiony. A później usłyszeliśmy zarówno od premiera, jak i od prezydenta, że jednak Polska nie uruchomi artykułu 4 NATO. Na więcej informacji musieliśmy czekać bardzo, bardzo długo, kilkanaście godzin. Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki przed spotkaniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego wczoraj, które odbyło się w samo południe, stwierdzili tak, to są słowa Andrzeja Dudy: wiele wskazuje na to, że była to rakieta użyta przez siły ukraińskie w obronie przed atakiem Rosji. Obserwowaliśmy zmasowany atak Rosji przeciwko Ukrainie. Bombardowane były także obszary przy granicy z Polską. Winę za starcie ponosi strona rosyjska. Mateusz Morawiecki z kolei dodał, że w związku z tym Polska na razie nie uruchomi artykułu 4 NATO. Co znaczy na razie? Na co my jeszcze mamy czekać? Tego nie wiemy. Ale wiemy jedno, drodzy Państwo. Sytuacja jest bardzo dziwna, można powiedzieć zaskakująca, kontrowersyjna. Dla niektórych być może jest to decyzja absolutnie szalona. Otóż Państwu pozostawiam ocenę i spieszę z doniesieniem, o co chodzi. Europejskie państwa postanowiły stworzyć tarczę antyrakietową. 15 państw na czele z Niemcami podpisało w kwaterze głównej NATO list intencyjny w sprawie budowy europejskiej tarczy antyrakietowej. Wśród nich są także wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej. Wszystkie, drodzy Państwo, z wyjątkiem Polski. Będzie budowana europejska tarcza antyrakietowa, ale polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził, że nasza ochrona jest lepsza, czego mogliśmy być świadkami przedwczoraj wieczorem, kiedy rakieta przedarła się na polskie terytorium. W Brukseli ten list intencyjny został podpisany. Kraje uczestniczące NATO to m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja, Norwegia, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Belgia, Czechy, Litwa, Holandia, Rumunia, Słowenia, Estonia oraz Finlandia, która jeszcze
co ciekawe, nie należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, no ale pan minister Błaszczak stwierdził, że Niemcy nie mają kompetencji, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i z kolei później uzupełniał, że no, kto wie, może to jest projekt, który jednak powstanie. My realizujemy projekt razem z Wielką Brytanią, mamy już pierwsze elementy tego projektu, to były takie pierwsze komentarze po podpisaniu tego listu intencyjnego Mariusza Błaszczaka, tylko jak wiemy, w Wielkiej Brytanii nie przeszkadzało podpisanie umowy o wspólnej europejskiej tarczy antyrakietowej. Polski w tej umowie nie ma. Pozostawiam Państwu i naszym gościom ocenę tej decyzji polskiego rządu, polskiego obozu władzy. Biden, prezydent Biden odpowiada Wołodymyrowi Zełenskiemu w sprawie eksplozji w Polsce. Zakwestionował komentarz prezydenta Ukrainy, że pociski, które spadły w Polsce, nie były pochodzenia ukraińskiego. To nie jest dowód, mówi prezydent Ameryki po powrocie ze szczytu G20, który odbywał się w Indonezji. I jeszcze jedna informacja, drodzy Państwo, muszę ją Państwu przekazać, bo ona co prawda nie jest związana z sytuacją bieżącą tą ukraińską i polską poniekąd, jeżeli chodzi o tragedię, która się wydarzyła, ale jak bumerang zwracają do nas kwestie związane z Trybunałem Konstytucyjnym także. Okazało się bowiem, drodzy Państwo, że Trybunał Julii Przyłębskiej opublikował uzasadnienie wyroku, w którym orzekł między innymi o niekonstytucyjności przepisów traktatu o Unii Europejskiej z polskim prawem. Pamiętają Państwo, zwrócił się premier Mateusz Morawiecki o sprawdzenie, czy prawo europejskie jest zgodne z polską konstytucją. Trybunał oczywiście orzekł, że nie jest, ale pokazało się uzasadnienie, w którym czytamy bardzo ciekawe rzeczy. Między innymi, tutaj cytat, Trybunał nie wyklucza, że podda ocenie wprost zgodność z konstytucją orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, włącznie z ewentualnym usunięciem ich z polskiego porządku prawnego. Z usunięciem prawa europejskiego z polskiego porządku prawnego. Podkreślam raz jeszcze. Ze skutkiem prawnym wstecz, co jest także ciekawe, jako orzeczeń nieistniejących. Mamy więc, drodzy Państwo, bez wątpienia kolejny rozdział totalnej wojny już chyba. Na linii Prawo i Sprawiedliwość, Komisja Europejska, Trybunał Julii Przyłębskiej, Prawo Europejskie w dużym skrócie. O tym także na pewno będziemy mówić w Ekspresie Biedrzyckiej w kolejnych dniach, ale teraz już zapraszam Państwa na spotkanie z panią ambasador Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Сьогодні був довгий і важкий день. І зараз ввечері вже здається, що події ранку були як мінімум вчора чи позавчора. Ще засідання Радбезу ООН щодо нової хвилі російського ракетного терору. Слідкуємо за заявами, працюємо з партнерами, захищаємо українські інтереси. Звичайно. Одне з головних питань на Радбезі – ситуація в Польщі, з'ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон. Українська позиція дуже прозора. Ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства і щоб ми отримали доступ до усіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Наша вся інформація в повному доступі. Ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося. Ще вночі говорив з президентом Дудою, висловив йому свої співчуття. Російська агресія забрала життя двох громадян Польщі. Я хочу, щоб ми всі зараз разом хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, чиї життя забрала ця російська війна. Громадян України, громадян Польщі. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej po raz pierwszy u nas w studiu niezdalnie, więc bardzo się cieszę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategie 2050 i była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej. Kłaniam się. Dzień dobry, pani ambasador. Dzień dobry. Mamy totalny chaos informacyjny związany z tym, co wydarzyło się we wtorek przy granicy z Ukrainą. Chaos informacyjny może nie tylko dotyczący przyczyn, bo wiadomo, że wyjaśnianie okoliczności zawsze trwa, choć niektórzy twierdzą, że trwa zbyt długo, ale na przykład dotyczący reakcji polskich władz na to, co się powinno wydarzyć. Mieliśmy gorącą dyskusję dotyczącą tego, czy wdrażać artykuł 4 Paktu Północnoatlantyckiego, Traktatu Waszyngtońskiego. Najpierw mówiono, że to zrobimy,
Później prezydent Litwy informował, że prezydent Polski poinformował go, że tak. Następnie usłyszeliśmy, że jednak nie. Jak pani to ocenia jako dyplomatka i jako obywatelka? No bo my jako obywatele chyba jesteśmy niedoinformowani przez obóz władzy w związku z tym wszystkim, co się dzieje w tej chwili. Informacja na temat tego, co się zdarzyło, z informacją oraz realnymi krokami, co należy zrobić, są ściśle powiązane. Bo jeżeli to była rakieta wystrzelona przez Rosjan, która, i tu się zaczyna kolejne pytanie, celowo lub niecelowo trafiła w terytorium Polski, to wówczas na pewno artykuł 4 musi być uruchomiony i Polska powinna bardzo, bardzo wyraziście reagować, bo dla nas została przekroczona czerwona linia i w naszej intencji jest pokazać, że to jest coś, co się absolutnie nie może powtórzyć i na to musi zareagować bardzo mocno. Ale jeżeli ta druga wersja, do której, jak słyszymy, Ukraińcy mówią, że tak nie było, a strona natowska i w tym także Polacy oficjalnie mówią, że raczej ta wersja, czyli że to była obrona przeciwrakietowa ukraińska. I też bardzo ważne, nikt nie wini Ukraińców. Wszyscy mówią, że nawet jeżeli to była ich obrona, panie ambasador, to jest, tak nie jest. To jest, niemniej ja na pewno bym nie tak winiła. To jest, gdyby nie wojna rosyjska i inwazja rosyjska, to w ogóle by całej tej historii nie było, więc źródło całego problemu jest tam. Niemniej, jeżeli to się zdarzyło w wyniku obrony ukraińskiej, to jednak mamy do czynienia z inną sytuacją i wtedy ten artykuł 4 niekoniecznie musi być zastosowany. I stąd chaos lub niepewność nie wiedza najwyraźniej w jednym powoduje też zmienne reakcje rządu polskiego. A czy pani widzi jakieś błędy w reakcjach polskich władz i błędy w komunikacji nie tylko ze społeczeństwem, ale także z partnerami, między innymi z NATO? Bo wyglądało trochę tak, jakby cały świat czekał na jakikolwiek komunikat ze strony polskiego rządu, on się nie pojawiał. Świat zachodni chwali Polskę w tym momencie i mówi, że było wstrzemięźliwie, tak było wyważenie, tak jak powinno być. Na pewno pojawiła się jakaś luka informacyjna, kilkugodzinna, długa w stosunku do społeczeństwa polskiego, które nawet jeżeli nie można było tej informacji dać, bo jej nie było. Trzeba było utrzymywać kontakt, tak, prawda? Raczej chodziło o kontakt, który rzeczywiście jakoś tam został zerwany na moment, ale ja bym tutaj nie piętrzyła jakichś wielkich oskarżeń, bo tak naprawdę najważniejsze i tego się nie da osądzić w tym momencie, to jest czy strona polska uzyskała swoim zachowaniem, po pierwsze, wiarygodność w oczach sojuszników i to chyba się zdarzyło, ale z drugiej strony, czy uzyskała to, czego my powinniśmy się domagać, bo jest w naszym interesie. Bo czasem może być tak, że sojusznicy mówią, wyciszcie to, uspokójcie, umniejszcie, bo my nie chcemy iść na trzecią wojnę światową. A w naszym interesie oczywiście nie jest żadna trzecia wojna światowa, ale jeżeli rzeczywiście był taka poważna sytuacja i nasza granica i nasze terytorium zostało naruszone i nasi obywatele zginęli, to w interesie Polski jest w tym momencie zrobić z tego jak największą i najpoważniejszą sytuację w ramach sojuszu, żeby nie powstało takie przekonanie, że a to jest takie przygranicze wojenne, jakiś taki kraj niby natowski, ale tu taki region, który graniczy i właściwie tam to się może różne rzeczy dziać. A namówię panią na analizę scenariuszy i na to, który według pani jest najbardziej prawdopodobny. Czy to jest tak, że Federacja Rosyjska próbowała testować swoich właśnie nie wiem, no, wrogów, tak to już chyba trzeba nazwać, z sojuszu? Czy to jest tak, że rzeczywiście po prostu zbyt blisko cele Rosjanie wybrali sobie granicy polskiej, w związku z tym no, pocisk antyrakietowy ukraiński spowodował, że część spadła na terytorium Polski? Czy są jeszcze jakieś inne przyczyny tego zdarzenia? Czy w ogóle pani nie będzie stawiała żadnych przypuszczeń i tez? Są fakty. Wiemy, że Rosjanie eskalują także w wymiarze retorycznym i wielokrotnie się odgrażali, że wojna może się przelać na terytorium natowskie i różne osoby, także propagandziści rosyjscy, niekoniecznie zawsze ustami Putina, wygrażali Polsce, że może nastąpić uderzenie w nasze terytorium. W związku z tym my mamy powody obawiać się takiego scenariusza, nie dlatego, że sami sobie wymyśliliśmy, tylko
dlatego, że Rosjanie się w ten sposób odgrażają. Ale obawiać się mamy powody konkretnie czego? Tego, prowokacji? Prowokacji rosyjskiej, chęci testowania spójności NATO właśnie poprzez uderzenia w nasze terytorium. Z drugiej strony kolejny fakt jest taki, że ta wojna eskaluje także w wymiarze objęcia nią. Ona się nie toczy już wyłącznie na froncie, tylko objęte jest całe terytorium Ukrainy. W tym naprawdę uderzenia rosyjskie, tu jest totalna nieprawda. Rosjanie mówią, że nie uderzają blisko naszych granic. To jest nieprawda. Jest wysoce prawdopodobne, że jedno z tych uderzeń, które ma dewastować infrastrukturę energetyczną Ukrainy, było skierowane na most energetyczny, który przecież się znajduje kilka kilometrów od miejsca uderzenia. Tak więc na pewno Rosjanie uderzają bardzo blisko naszej granicy i nawet jeżeli nie uderzyli lub nie było intencji uderzenia po naszej stronie, to na pewno się przybliżają i to jest kolejny fakt, a więc eskalują. I teraz dalsze scenariusze, no tu nie sposób, wszystko jest niestety możliwe i dlatego zbadanie faktów i też takie zaufanie, że nikt nie będzie celowo dla jakichś celów tego przeinaczał po to, żeby coś umniejszyć, coś zataić, no to by było oczywiście fatalne, bo Rosjanie wiedzą, co się zdarzyło. Dokładnie tak. I teraz dochodzimy do sytuacji bardzo delikatnej, ale no nie ma udawać, że problem nie powstał i że nie będzie się powiększał, bo moim zdaniem będzie się powiększał. Chodzi o odbiór społeczny tego, co się wydarzyło i ta informacja, że to jednak jest w cudzysłowie wina Ukraińców, ale ta dezinformacja w Polsce działa bardzo silnie, bardzo mocno. I ta retoryka, ja widzę po komentarzach w internecie chociażby, wielu przekonuje, że właściwie co to za różnica, czy Ukraińcy, czy Rosjanie, ważne, że nasze terytorium zostało w cudzysłowie zaatakowane. Ale też pytanie, jak pani ocenia zachowanie prezydenta Zełenskiego w całej tej sytuacji? Ponieważ wydaje się, że on był zirytowany. Mówi wprost, nie, to nie jest nasza wina, to na pewno nie jest rakieta ukraińska. A tak w ogóle to dopuśćcie nas na miejsce badania tego zdarzenia. Czy uważa pani, że po pierwsze Zełenski troszeczkę się zapędził? Czy to jest zrozumiałe, że reakcja wygląda tak, a nie inaczej? I czy nie obawia się pani, że ten incydent doprowadzi do no, jeszcze większego dystansu, który rośnie już od kilku miesięcy Polaków wobec wojny w Ukrainie i w ogóle Ukraińców? Trzeba przyznać, że na poziomie właściwie wszystkich sił politycznych, i to jest ważne, bo rzadko mówią w ten sposób, tak, jednym głosem, jest bardzo jasne postawienie sprawy, że niezależnie co się zdarzyło, wina jest po stronie rosyjskiej. Tam jest źródło problemu i źródło tragedii, za którą powinniśmy winić Rosjan. I to bardzo dobrze. Do internautów ja bym osobiście apelowała, żeby zdawali sobie sprawę, cokolwiek uważają, mają prawo do własnych opinii, ale żeby zdawali sobie sprawę, że w tej przestrzeni internetowej, poza nimi, poza Polakami, którzy po prostu dyskutują między sobą, jest masa troli rosyjskich, którzy sieją dezinformację i ich celem nie jest przekonanie nas, że mamy kochać Rosjan i że Putin jest niewinny, bo to wiadomo, że jest niemożliwe. Nie lubić Ukraińców, tylko napuścić nas na Ukraińców, a Ukraińców na nas i podgrzewają dokładnie, próbując wetknąć tutaj takie informacje, takie przesłania, takie prowokacyjne, różne myśli, które mają po prostu podgrzać nasz internet i napuścić jednych na drugich. Odróżniajmy nasze własne opinie od tego, gdzie ktoś nas po prostu napuszcza. To jest bardzo ważne. I teraz, co się dzieje po stronie ukraińskiej? Na pewno są ogromne emocje. Na pewno Ukraińcy, no my tego nawet nie jesteśmy sobie w stanie do końca uprzytomnić, bo kto nie doświadczył, ten nie czuje. Są w dramatycznej sytuacji. Tam miliony ludzi są bez wody, bez ogrzewania, bez elektryczności, siedzą w ciemności. No to jest wszystko zrozumiałe, tylko ten język dyplomacji. Emocja, ja rozumiem, i emocja prezydenta tutaj, on też jest człowiekiem i trzeba rozumieć, że on ma prawo na emocje. Niemniej ja uważam, że to, co Ukraińcy mają, a mówią, że mają jakieś fakty i jakieś własne analizy, powinny być wzięte pod uwagę, powinny być zbadane jak najbardziej. Czyli powinni być Ukraińcy dopuszczeni na teren tego... Ja bym nie przesądzała, natomiast moja intuicja przy wiedzy, jaką ja mam, jest taka, że powinniśmy ich traktować partnersko.
A ma pani wrażenie, że w tej sytuacji nie traktujemy ich partnersko? Jeszcze bym takiego sądu nie wydała, bo nie ma ostatecznie powiedzianego, nie, my was nie wpuścimy, wasze dane, wasze fakty w ogóle się nie liczą, my tu tylko we własnym zamkniętym natowskim gronie. Tego nikt nie powiedział, to się dopiero zdarzy, jak rozumiem, jakoś w najbliższych godzinach, dniach. Moja intuicja byłaby taka, żeby Ukraińców tutaj traktować partnersko. A jest też spotykana od wielu, wielu godzin w internecie. No, nazwę to spiskową teorią dziejów, ale ona jest na tyle ciekawa, że ja bym chciała chwilę z panią o tym porozmawiać, że NATO, Stany Zjednoczone, te najważniejsze kraje sojuszu zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do eskalacji tego konfliktu, więc nawet gdyby to była rosyjska rakieta, to tak pokierują narracją, żeby to nie wyszło na jaw. Na pewno jest tak, że wizja bezpośredniego zderzenia militarnego amerykańskiego i rosyjskiego jest jakimś koszmarnym scenariuszem, którego wszyscy się boimy. To nie jest tylko tak, że Amerykanie tego nie chcą, ale przecież my sami pierwsi w Polsce powinniśmy tego bardzo, bardzo nie chcieć, bo gdzież ten konflikt się będzie toczył? Przecież nie na terenie Stanów Zjednoczonych, powiedzmy sobie uczciwie. Z tym, że musimy rozumieć, że żeby zapobiegać, bo wszyscy chcemy zapobiegać temu scenariuszowi, nikt nie chce tej wojny. Więc żeby zapobiegać temu scenariuszowi, trzeba trzymać równowagę pomiędzy z jednej strony nie wchodzenia w prowokacje bez jakichś pochopnych, bezsensownych decyzji, ale z drugiej strony, jak Rosjanie eskalują, to muszą widzieć po naszej stronie siłę. Bo jeżeli zobaczą słabość, jeśli zobaczą, że kręcimy, że manipulujemy, że oni wiedzą, że to była ich rakieta, a ktoś tu zataja, to oni to odczytają jako zachętę no, ale do to kolejnych prowokacji. Proste pytanie, pokazaliśmy siłę jako sojusz i jako Polska, czy nie? W zależności na tę sytuację. Pokazaliśmy na pewno jedność. To znaczy polski prezydent zadzwonił do wszystkich najważniejszych i ten telefon został natychmiast odebrany. W spotkaniu na Bali, jak się dowiedzieli, co się zdarzyło w Polsce, to natychmiast G7. Wszyscy, którzy tam byli, spotkali się, zaczęli o tym rozmawiać. Więc wagę temu wydarzeniu nadano bardzo dużą. Natomiast teraz w zależności od tego, co się naprawdę zdarzyło, jeżeli to rakieta ukraińska, to ta reakcja wystarczy. Plus, w moim przekonaniu, musi być wzmocnienie Polski, wschodniej flanki, muszą być kolejne przysłane przez NATO na teren Polski. Patrioty pewnie, tak? Patrioty, żebyśmy się mogli bronić infrastrukturę krytyczną, chociażby właśnie, to połączenie energetyczne, żeby było dobrze bronione. Czy to nie będzie wymierny dowód na jedność i solidarność? Bo na razie ona jest tylko w warstwie retorycznej tak naprawdę. Oby był wymierny dowód i w moim przekonaniu NATO powinno dzisiaj stawiać państwo polskie i polski rząd, żeby uzyskać od NATO konkretne wzmocnienie naszych możliwości ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, infrastruktury krytycznej. No nie każdego odcinka pola, bo to wiadomo, że jest niemożliwe, ale infrastruktury krytycznej, zwłaszcza tej, którą wiemy, że będzie przez Rosjan atakowana i jest przy samej granicy polsko-ukraińskiej. I to absolutnie powinno się zdarzyć. I w tym kontekście wraca temat tego, że europejskie państwa chcą stworzyć wspólną europejską tarczę antyrakietową, że list intencyjny w tej sprawie został podpisany. Bez udziału Polski. A było widać we wtorek, że chyba to nie jest dobra decyzja, że polski rząd nie chce brać udziału w tym wspólnym projekcie. Ja powiem uczciwie, znam granice mojej kompetencji i ja nie znam się na obronie przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, systemach. Czytałam różne opinie ekspertów, dużo tych opinii czytałam. I to nie jest tak, że są opinie rządowe i antyrządowe. Są jedne opinie, które mówią przyłączać się do europejskiej i drugie bardzo poważne, muszę przyznać, poważnych ludzi, którzy mówią jednak, że polski plan obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej jest dobry, jest bardziej zaawansowany niż europejski i w związku z tym w tym momencie, a ten europejski, i to jest akurat fakt, jest dopiero w słowach i decyzjach, natomiast nasz już jest posunięty dużo dalej. Czyli tak jak mówił minister Błaszczak. I w związku z tym przytaczam te opinie, one nie są moje własne, bo ja nie jestem w stanie ocenić tego z mojej ekspertywy, tu potrzeba po prostu wojskowych, ale poważni ludzie piszą w ten sposób, więc ja bym pochopnie nie mówiła, o ile w ogóle uważam, że Polska powinna bardzo inwestować w potencjał wspólny militarny, zbrojeniowy, przemysłów zbrojeniowych europejskich. My nie możemy aż tak bardzo, mówiąc kolokwialnie, wisieć na Amerykanach. To jednak tutaj jest ta, dwuznaczność opinii i ja bym te drugie opinie też poważnie brała pod uwagę. Pani ambasador, to teraz trochę dyplomacji na koniec już, bo już wiem, że za chwilkę będziemy musiały kończyć naszą rozmowę.
Ambasador Federacji Rosyjskiej został wezwany do MSZ-u po tym incydencie. Wiemy, że podobno spotkanie było bardzo krótkie. Pan ambasador Rosji w milczeniu wysłuchał słów Zbigniewa Raua, po czym bez tych słów odwrócił się napięcie, wyszedł. Później oczywiście odwet ze strony Rosjan. Polski ambasador wezwany w Moskwie do ambasady. Sytuacja, delikatnie mówiąc, jest napięta. Czy pani uważa, że my w ogóle powinniśmy utrzymywać w dalszym ciągu z Federacją Rosyjską stosunki dyplomatyczne na tym poziomie? Mówiąc krótko, czy to nie powinno być tak, że ambasador rosyjski już dawno powinien być stąd wydalony? To jest trudna decyzja. Ja bym nie mówiła natychmiast wyrzucić ambasadora rosyjskiego, bo jeżeli by to chodziło tylko o wyrzucenie jego... Ale jaką korzyść mamy z tego, że on mamy taką korzyść, że jeżeli tu jest ambasador rosyjski, z niego nie mamy żadnej korzyści. Już tak. Sama osoba jest tak koszmarna, że naprawdę byłoby przyjemnością dla samego po prostu pozbycia się go, wydalenie go z Polski. Ale to oznacza wydalenie naszego ambasadora z Rosji, no bo te rzeczy są symetryczne. Ponieważ inne kraje unijne i natowskie nie zdecydowały się na ten krok, to Polska miałaby w Rosji niższe przedstawicielstwo dyplomatyczne niż inne kraje nasze sojusznicze, co oznacza, że... Lepiej trzymać protezę, niż w ogóle tej protezy nawet nie mieć, tak? Na ten moment skłaniałabym się ku temu, dlatego że my nie wiemy. Sytuacja jest kompletnie nieprzewidywalna. Także w Rosji różne rzeczy mogą się zadzieć, a odbudowanie tego, gdyby się coś zadziało, to jest nie z dnia na dzień, to wszystko trwa. I w związku z tym, jeżeli wszyscy by się decydowali, to ja bym była za tym, żeby wszyscy odwołali swoich ambasadorów, albo przynajmniej znaczna wspólna część. Decyzja. Wspólna decyzja i wtedy Polska jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym są Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja. A gdybyśmy jednostronnie to zrobili, no to mielibyśmy obniżoną tę reprezentację i w sytuacji potrzeby reprezentacji dyplomatycznej mielibyśmy mniejsze możliwości. Pani ambasador, czy zgadza się pani z tezą, która mówi o tym, że w tej chwili w Federacji Rosyjskiej zarówno na tym poziomie władz, jak i na poziomie społeczeństwa nienawiść do Polaków jest na niespotykanym od dziesięcioleci poziomie? Nienawiść na poziomie społeczeństwa jest absolutnie pochodną propagandy państwowej. To oczywiste. I to było widać jeszcze przed wojną, jak falowała ta nienawiść do nas, do Ukraińców, jak była napuszczana propaganda na nas, wypuszczone po prostu psy gończe, to zaraz była nienawiść, a potem jak psy gończe podciągnięte, to robił się wokół tego spokój. Dzisiaj oczywiście Polska i Polacy są na ostrzu propagandy rosyjskiej i jesteśmy przedstawiani, oczywiście największym diabłem, szatanem i wrogiem są Stany Zjednoczone. Dzisiaj Rosja walczy nie z Ukrainą, nie z Polską, walczy ze Stanami, bo przecież przegranie z Ukrainą to by było czymś bardzo upokarzającym, więc cały świat się sprzysiągł, zachodni pod wodzą szatana Stanów Zjednoczonych, a my jesteśmy marnym pachołkiem Amerykanów, co to nie mają własnego zdania, nic nie potrafią, popychadłem, rusofobami urodzonymi i w ten sposób jesteśmy przedstawiani. I oczywiście w ten sposób większość społeczeństwa, bo to też nie można powiedzieć, że absolutnie wszyscy w ten sposób Polskę dzisiaj postrzegają. Więc tak, jest duża niechęć do Polaków. No i to pewnie pokolenia będzie potrzeba, żeby to wszystko jakoś odbudować, o ile w ogóle się da. Pani ambasador, bardzo dziękuję, bo już wiem, że muszę panią wypuszczać do kolejnych obowiązków. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, dyrektorka Instytutu 2050. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Spokojnego, dobrego dnia, a już za chwilę u państwa pan pułkownik Piotr Gąstał. Zapraszam. Prosiłem o to, żeby także i tam zachowywać wstrzemięźliwość i w tych sprawach, które rzeczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa mają znaczenie, aby ta bardzo konstruktywna atmosfera Rady Bezpieczeństwa Narodowego przeniosła się także i do parlamentu i także i tam była, bo sytuacja jest poważna. Tak jak powiedziałem, mogę śmiało po tym posiedzeniu powiedzieć, czuwamy nad bezpieczeństwem Rzeczypospolitej razem. Bezpieczeństwo obywateli jest dzisiaj dla nas wszystkich kwestią absolutnie pierwszoplanową. Nie ma żadnego czytelnego czy też znanego nam w sposób bezpośredni niebezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej w tym momencie. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla obywateli. To tragiczne zdarzenie, które miało miejsce wczoraj, nie powtórzyło się w żadnym stopniu. Nie było takich następnych zdarzeń. Nie mamy żadnych takich sygnałów. Nie mamy również żadnych sygnałów, żeby było jakiekolwiek niebezpieczeństwo powtórzenia się takiego zdarzenia.
No oczywiście, no, biorąc pod uwagę to, że strona rosyjska ostrzeliwuje systematycznie Ukrainę i ogniem artyleryjskim i rakietami, no, sytuacja także i obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej Ukrainy w tak zmasowanej formule, jaka miała miejsce wczoraj, no niestety może czasem powodować także i nieprzewidziane wcześniej tragiczne skutki. Natomiast nie mamy żadnych sygnałów o tym, żeby było jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Jest w tej chwili wzmocniona aktywność naszych służb, zarówno tych służb o charakterze, nazwijmy to, no, niewojskowym, jak i wzmocniona gotowość naszych wybranych jednostek wojskowych plus sił powietrznych. Jesteśmy wsparci przez siły sojusznicze, w szczególności siły amerykańskie. I bardzo mi miło przywitać pana pułkownika Piotra Gąstała, byłego dowódcy jednostki specjalnej GROM i eksperta Fundacji StratPoints. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zadam pytanie retoryczne, ale jestem ciekawa odpowiedzi. Wie pan, co się wydarzyło we wtorek po południu, tuż przy granicy z Ukrainą? Chciałbym powiedzieć wiem, ale nie powiem. Więc mogę odpowiedzieć tylko, że wszyscy przypuszczamy na podstawie ostatnich informacji, co się mogło wydarzyć. Wszystko wskazuje na to, że była to ukraińska rakieta, która prawdopodobnie nie trafiła w cel, czyli w rosyjską rakietę, która miała zaatakować. Wszystko też na to wskazuje, że elektrowni, która jest w pobliżu polskiej granicy, i nie zadziałał samolikwidator i ta rakieta poleciała dalej. Ona musi spaść. Tak się stało nieszczęśliwie, że spadła kilka kilometrów za polską granicą. To nie zadziałało po stronie ukraińskiej, ale po stronie polskiej nie zadziałała ochrona przeciwrakietowa. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że to są dosłownie ułamki sekund. Mhm. Żeby ta obrona antyrakietowa czy przeciwlotnicza zadziałała, trzeba byłoby tą rakietę zestrzelić jeszcze na terytorium ukraińskim. A i tak mogą być takie szanse, że resztki tej rakiety spadną na terytorium Polski. Rozumiem. Także ta bliska odległość przy granicy nie daje absolutnie szansy na właściwą reakcję. Co nie znaczy, że ta rakieta nie była obserwowana. Mamy w tej chwili na granicy polskiej, zresztą od wielu lat, odkąd dołączyliśmy do NATO, wspólne posterunki radiolokacyjne. Zresztą mówi się o tym, że samolot natowski zarejestrował trajektorię lotu tej rakiety. Tak, dlatego że od momentu wybuchu konfliktu nad Polską lata bardzo dużo różnego typu samolotów rozpoznania i wczesnego ostrzegania. I prawdopodobnie AWACS, czyli ten samolot wczesnego ostrzegania, był w powietrzu i też śledził tą sytuację powietrzną, która się działa nad Ukrainą. A pamiętajmy, że był to zmasowany atak rakietowy rosyjski na Ukrainę. Bardzo dużo obiektów przy zachodniej granicy ukraińskiej, czyli naszej granicy wspólnej, było atakowanych. Między innymi prawdopodobnie ta elektrownia, która jest bardzo ważnym obiektem, bo to jest linia przesyłowa, która idzie z Polski, właściwie Unii Europejskiej, na Ukrainę i może też zasilać Ukrainę w prąd. Także gdyby Ukraina została odcięta od energii elektrycznej, może wciąż korzystać z tych linii napięcia z Europy. No dobrze, tylko teraz sytuacja bardzo mocno się komplikuje, panie pułkowniku, w związku ze stanowiskiem Ukraińców, którzy mówią, że mają dowody na to, że to nie była ukraińska rakieta. Wołodymyra Zełenskiego, który kilkakrotnie podczas swoich wystąpień powiedział, to nie była ukraińska rakieta. My się absolutnie sprzeciwiamy, nie zgadzamy i domagamy się tego, żeby dopuścić nas na miejsce tego wypadku, nazwijmy w cudzysłowie, żeby Ukraińcy także mogli uczestniczyć w jego wyjaśnianiu. Więc po kolei, jak bardzo to komplikuje i jak pan czyta słowa Ukraińców? Czy to jest tak, że oni siłą rzeczy, co trzeba też zrozumieć, odsuwają od siebie ewentualną odpowiedzialność ze względów oczywistych, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Być może Ukraińcy mają takie dowody i ja ukraińską delegację bym dopuścił do badania miejsca zdarzenia i dopuścił do tej komisji, która powstała i bada to zdarzenie. I wszystkie karty na stół, panowie, pokażcie, co macie. Tak. Wtedy być może zmienimy nasze zdanie. Jak na razie wszystkie dowody, o których wiemy, wskazują na to, że to była ukraińska rakieta, która jak gdyby nie dokonała samozniszczenia, czyli samolikwidator nie zadziałał, bo rakieta nie trafiła w cel.
Natomiast należy wziąć pod uwagę stronę ukraińską, tym bardziej, że pomagamy temu kraju, więc jest to w jakiś sposób nasz partner, bardzo ważny partner. I absolutnie nie obwiniamy Ukraińców za to, co się wydarzyło, bo winę ponosi Rosja, która zaatakowała Ukrainę, która w barbarzyński sposób dokonuje zmasowanych ostrzałów infrastruktury krytycznej, jak i obiektów cywilnych, terroryzując społeczeństwo ukraińskie. Dlatego należy dopuścić Ukraińców. Proszę bardzo, panowie, przedstawcie to, co macie. To teraz ja panią ambasador Pełczyńską-Nałęcz też o to pytałam. Nazywam to spiskową teorię dziejów poniekąd, bo wiele takich tekstów teraz w internecie możemy przeczytać, które sugerują, że państwom NATO tak bardzo nie zależy na eskalacji tego konfliktu, albo tak bardzo nie chcą do niego dopuścić, że nawet gdyby się okazało, że to jest, że to była rakieta rosyjska, to te informacje po prostu nie wyjdą na jaw. Ja nie wierzę w takie rzeczy, bo to jest łatwe do udowodnienia. Zresztą te szczątki, które zostały tam sfotografowane, bardzo szybko pojawiły się w sieci. Mhm. Mamy wielu specjalistów, którzy w tych fragmentach rozszyfrowali, jakiego typu to jest rakieta i kto tego typu rakiet używa. To tak, to może być też rakieta rosyjska, bo Rosjanie używają też tego typu systemów do ostrzeliwania celów. Radziecka w ogóle, bo to lata 70. podobno. Być może, nie znam daty produkcji. Jest taka szansa. Rosjanie używają tych rakiet do atakowania celów powierzchniowych, czyli celów stałych. Ta rakieta ma takie możliwości. Zresztą większość systemów radzieckich kiedyś, a potem rosyjskich, ma możliwość atakowania celów naziemnych, także nie tylko przeciwlotniczych. Nie jest to wielki ładunek, raptem 150 kg materiałów wybuchowych i różnego typu kule, które mają zniszczyć samolot, a atakując jakąś infrastrukturę krytyczną, no mogą wyrządzić szkody. Z braku wielkiej ilości rakiet taktycznych czy też pocisków samosterujących, Rosjanie używają rakiet przeciwlotniczych. Panie pułkowniku, to teraz bardzo ważne pytanie dotyczące tak zwanego uruchomienia traktatu waszyngtońskiego, a konkretnie artykułu 4 tegoż. Potworny chaos informacyjny mieliśmy z tym związany, pewnie poniekąd uzasadniony, ale ostateczna decyzja jest taka, że na razie nie będziemy wnioskować o uruchomienie traktatu 4. Czy pan tę decyzję polskich władz rozumie i czy uważa pan, że jest ona dobra? Rozumiem, jak najbardziej zgadzam się. Nie ma przesłanek do tego, aby uruchomić ten artykuł 4, czyli konsultacje. To są konsultacje, one się odbywają. Ale te konsultacje też kończą się jakimiś wnioskami. Są też już jakieś wnioski. Ale dlaczego nie ma przesłanek? Dlatego, skoro że i tak wszystko uznajemy, że to jest odpowiedzialność Rosjan. Skoro to Rosjanie decydują, że chcą niszczyć obiekty w pobliżu granic państwa sojuszu. To jest dla nas przecież ogromne zagrożenie. Tak, ale nie dokonano agresji na teren właśnie kraju natowskiego, czyli nie spadła według wszelkich w tej chwili dowodów, nie spadła na kraj NATO, czyli nas, rakieta rosyjska, a spadła rakieta ukraińska. Takie są na dzień dzisiejszy, na tą chwilę ustalenia. Ale przepraszam, ja pytam ze swojej laickiej perspektywy. Okej, no spadła ukraińska, ale wszyscy cały czas podkreślają, że ona by nie spadła, gdyby nie Rosjanie. No tak, gdyby nie Rosjanie ta wojna. Rosjanie tworzą tę sytuację i tworzą ją przy blisko naszej granicy. Mają świadomość, gdzie uderzają. Mam wrażenie, że musielibyśmy zwoływać to posiedzenie NATO, czy używać tego artykułu co któryś dzień, prawda? I dlatego. No tak, bo w Mołdawii przecież taka sytuacja też się wydarzyła. Była w Mołdawii jakaś rakieta, czy samolot bezzałogowy spadł na Chorwację na samym początku tego konfliktu, więc trzeba byłoby tego używać co chwila. Mamy, wydaje mi się, poważne rozmowy, poważne deklaracje o udzieleniu przede wszystkim Ukrainie pomocy w dostarczeniu kolejnych systemów przeciwlotniczych. Mamy deklaracje, że chociażby Niemiec, które chcą zwiększyć swoją obecność tutaj, wysyłając myśliwce, tak, Eurofighter, więc to się dzieje. I tyle. I ja się zgadzam tutaj z decyzjami władz, z decyzjami NATO, że na tą chwilę nie ma potrzeby jak gdyby tych konsultacji w zwiększonej, powiedzmy, ilości, bo mamy do czynienia z przypadkiem, z pomyłką. Proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie ostrzeliwują tereny zachodniej Ukrainy od początku konfliktu. Kilka tygodni po ataku na Ukrainę został ostrzelany poligon w Jawornym. Poligon, gdzie gromadzili się ochotnicy, ci międzynarodowi, którzy chcieli walczyć za Ukrainę, gdzie gromadzono całą pomoc, która nagle zaczęła napływać na Ukrainę przez Polskę, przez zasionkę. Dokonano tam potężnych uderzeń, ponad 30 rakiet było wystrzelonych
taktycznych. Każda z nich to jest 500 kg materiałów wybuchowych. Pół tony materiału wybuchowego. Z 30 rakiet 11 doleciało do celu. Ja miałem informację od, powiedzmy, ze swoich źródeł, że ludzie tam wyparowali od tych uderzeń. I ja byłem przekonany, że wcześniej czy później do przypadkowego uderzenia może dojść. To jest dla mnie niesamowite, że w 9 miesiącu konfliktu to jest pierwszy przypadek potwierdzony, powiedzmy, że coś spadło na terytorium Polski. Nie mówię kraju natowskiego, bo tak jak pani powiedziała, przed chwilą spadły w innych miejscach, ale spadło coś na terytorium Polski. Przy takim zmasowanym ostrzale zachodniej Ukrainy, który ma miejsce co jakiś czas, to jest naprawdę sukces. Mam sukces, no nie sukces, źle powiedziałem, ale jest to niesamowite. Mam wrażenie, że Rosjanie przestrzegają tego, aby nie uderzyć, nie naruszyć tej granicy, bo to grozi zaangażowaniem całego NATO. Rosjanie nie dają sobie z Ukraińcami, a z NATO? Czyli według pana oni mają wewnętrzną świadomość, do której oczywiście nigdy się nie przyznają, ale mają tę świadomość, że są za słabi na to, żeby doszło do starcia z NATO. Zdecydowanie tak. Nie mają najmniejszych szans w starciu z NATO i ani rosyjska strona, ani strona natowska nie dąży do eskalacji. No dobrze, to teraz pytanie, czy w związku z tym powinniśmy się spodziewać kolejnych takich przypadków, pana zdaniem? Wiemy, że Rosjanie nie radzą sobie na froncie, więc teraz z tej walki kinetycznej, dobrze, o ile się, tak się to mówi, przerzucili się na, no właśnie, atakowanie cywilów, na atakowanie infrastruktury krytycznej, no bo wiadomo, że to jest też coś, co może społeczeństwo ukraińskie złamać. Czy w związku z tym, że prawdopodobnie Moskwa będzie kontynuować taką strategię, czy my jako Polska powinniśmy być przygotowani na to, że takich sytuacji jak wtorkowa może być więcej, czy prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej może być więcej? Tak, powinniśmy być na to przygotowani i mam nadzieję połączoną z pewnością, że byliśmy przygotowani na tego typu sytuacje, albo wolę wierzyć w to, że byliśmy przygotowani na tego typu scenariusze i że będziemy odpowiednio reagować. Tutaj mam wrażenie, że zawiódł przekaz strony rządowej od samego początku, tak, ta komunikacja, bo sam dostałem ileś telefonów od znajomych, czy to już jest to, czy to już jest wojna i co mamy robić, więc uspokajałem, że jest to na pewno przypadek, nie mając większych informacji, ale że na pewno też stronie rosyjskiej nie zależy na tym, aby wciągać w kraj NATO, a dwa, że nie atakuje się, no powiedzmy szczerze pola. Bardzo żałuję, że zginęły tam dwie osoby, ale to nie byłby cel. Celem byłaby Jasionka, gdzie gromadzona jest wszelkiego typu pomoc właśnie materialna, wojskowa dla Ukrainy. Albo właśnie infrastruktura krytyczna, albo także w związku z napięciem energetycznym między Europą chociażby, a Rosją. Chociażby. Także przypadek, nieszczęśliwy przypadek i tyle. To, przepraszam, to teraz pytanie o te decyzje, bo pani ambasador Pełczyńska nawet nie chciała podjąć się konkretnej analizy, twierdząc, że to jest sprawa dla ekspertów, więc bardzo się cieszę, że teraz już ekspert u nas w studiu od tych tematów jest. Chodzi mi o europejską tarczę antyrakietową. Wiemy, że bardzo dużo kontrowersji wzbudziła polska decyzja dotycząca tego, że my się przyłączać do tego projektu nie będziemy, a przypomnę raz jeszcze naszym widzom, że kraje uczestniczące w tym projekcie, to są Niemcy, to jest Wielka Brytania, Słowacja, Norwegia, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Belgia, Czechy, Litwa, Holandia, Rumunia, Słowenia, Estonia i Finlandia, która jeszcze nawet nie jest członkiem NATO. My w tym projekcie wspólnej europejskiej tarczy antyrakietowej udziału brać nie chcemy. To dobrze, bo minister Błaszczak mówi, że mamy lepszą obronę antyrakietową. My ją budujemy. No właśnie. My ją budujemy, mamy już zalążki tej obrony. Natomiast i tak tą polską obronę, nawet jak ją zbudujemy, trzeba będzie wpiąć w cały ten system, chociażby no to europejski. Pytam o czy jakie pan więc decyzje? Wydaje mi się, że warto byłoby wziąć udział w budowaniu także zdolności całej Europy w podniesieniu jej bezpieczeństwa tutaj antyrakietowego i przeciwlotniczego. I moje osobiste zdanie jest takie, że powinniśmy w tym wziąć udział. To nas. Czyli to jest błąd. To błąd. To błąd. Polska obrona będzie silna za kilka lat. Pierwsze zestawy patriotów, które dotarły, wymagają zgrania i wyszkolenia obsług. To zajmuje czas. Kolejne zestawy kamów, które też będą napływać, wymagają szkolenia obsług. To trwa. Nie uważam siebie za specjalistę w obronie powietrznej, jakkolwiek zaczynałem służbę w Wojskach Obrony Powietrznej kraju.
mam jakąś tam wiedzę, natomiast wydaje mi się, że trzeba korzystać z tego, co jest w Europie, z tego, co się będzie budować w Europie i trzeba było wejść w ten projekt, tak jak wejść w inne projekty zbrojeniowe europejskie. Realizacja jednego projektu nie wyklucza zaangażowania się w inne, absolutnie, prawda? Tak. To nie jest tak, że jeden drugiemu przeszkadza. Absolutnie tak i tak jak powiedziałem, mając własny system obrony przeciwrakietowej czy przeciwlotniczej, i tak będziemy musieli to spinać z tym, co będzie w Europie. Bo podobno są jakieś analizy, które mówią o tym, że to, co my w tej chwili budujemy z Wielką Brytanią, jest bardziej zaawansowane i zdecydowanie bardziej nowoczesne niż to, co jest planowane, jeżeli chodzi o ten projekt wspólnej tarczy. Możliwe. Możliwe, że tak, ale i tak to będzie musiało współdziałać z tym, co będzie w Europie. To teraz pytanie. Jak zwiększyć bezpieczeństwo ludzi, którzy mieszkają przy granicy z Ukrainą? Bo oni, i trudno się dziwić, po tym, co się wydarzyło we wtorek, na pewno są bardziej zaniepokojeni obecną sytuacją niż byli dotychczas. Czy są jakieś konkretne działania, które w szybkim czasie, krótkim czasie powinny podjąć polskie władze czy dowództwo polskiej armii, żeby ci ludzie po prostu poczuli się bezpieczni? Albo bezpieczniej. Na pewno te deklaracje o wzmocnieniu czy wysłaniu jakichś dodatkowych sił, choć Stoltenberg powiedział, że nie będzie zwiększana obecność, ale Polska może się domagać, aby wysłać dodatkowe chociażby zestawy przeciwlotnicze z krajów Unii Europejskiej, baterii krajów natowskich, na przykład, tak? Baterii Patriotów lub innych rakiet krótkiego zasięgu, aby wysłać jeszcze dodatkowe dywizjony na wschodnią granicę. Przypomnę, że gdy obok Turcji trwał konflikt w Syrii, NATO wysłało, Niemcy, Holendrzy, wysłało swoje zestawy Patriotów na granicę turecko-syryjską, wzmacniając w ten sposób obronę przeciwlotniczą Turcji, więc takie rzeczy mogą się zdarzyć i należy się ich domagać. Ja bym zaczął od budowania świadomości, przede wszystkim tej lokalnej społeczności, że takie rzeczy mogą się zdarzyć. Jak się zachować? No właśnie. Jak się zachować? No przede wszystkim być może należy wysyłać komunikaty, bo my mamy wiedzę, że rosyjskie samoloty startują, że rozpoczyna się atak na Ukrainę, prawda? Atak rakietowy czy atak rakietowy. I być może na te tereny wschodnie przygraniczne należałoby wysłać informacje, że dzieje się coś na Ukrainie, że można się spodziewać, że niechcący coś uderzy również po stronie polskiej, bo uderzyło. I ludzie są na to nieprzygotowani, więc zwiększenie świadomości ryzyk, jakie istnieją w związku z toczącym się... Tylko jak się przygotować na to, że rakieta na nasz dom spadnie? No nie da się na to przygotować. Ja bym też nie chciał, żeby wszyscy nagle zaczęli się chować w schronach, w piwnicach. Jasna sprawa. Prawda? No ale żeby zdawali sobie sprawę, że jeżeli widać jakiś warkocz, prawda, czy coś się ciągnie po niebie, to jest jakaś rakieta i może lepiej zachować, śledzić ją, zachować jakąś ostrożność i, nie wiem, położyć się w rowie, gdziekolwiek, żeby uniknąć właśnie przypadkowych trafień, chociażby odłamkami. Więc budowanie świadomości od podstaw, jak się zachować w sytuacji działań wojennych, które toczą się za naszą miedzą. A czy ma pan w ogóle poczucie, że ta wojna w Ukrainie pokazała, jak bardzo my mamy zaniedbaną obronę cywilną kraju w ogóle? Dzisiaj wywiadu udzielił gdzieś obecny szef BBN, Jacek Siewiera, który właściwie chyba przyznał, że my kompletnie nie mamy pojęcia, ile mamy schronów, gdzie je mamy, w jakim one są stanie. Czy to nie jest sytuacja, którą my natychmiast powinniśmy nadrobić? Bo myślę, że społeczeństwo, myślę, że gdyby pan dzisiaj zapytał przeciętnego warszawiaka, co zrobić, jeżeli usłyszy syreny, to albo pomyśli, że to są jakieś ćwiczenia, albo kompletnie nie będzie wiedział, gdzie się podziać. No, może niektórzy będą wiedzieć, żeby uciekać do tunelu metra. I to wszystko. Niestety mam takie poczucie i od początku tego konfliktu też przeprowadziłem wiele szkoleń związanych z tym, jak się zachować w takich sytuacjach. Bo na początku społeczeństwo było pełne obaw, różnego typu instytucje wyrażały swoje obawy, jak właśnie zachować bezpieczeństwo swoich pracowników chociażby. I odniosłem wrażenie, że nikt nie wie. Że kiedyś, jeszcze dawno temu, kiedy ja byłem przysposobienie obronne młody, było, prawda? Tak, mieliśmy ja też przysposobienie miałam obronne jeszcze w szkole. I wiedzieliśmy, jak się zachować i że gdzieś po drodze w tym komforcie, który mieliśmy przez ostatnie 30 lat, czyli nie ma wojen w pobliżu polskich granic, zaniedbaliśmy to. Zaniedbaliśmy budowę obrony cywilnej, a przede wszystkim ta obrona zanikła. To są szczątkowe. Jej właściwie nie ma, tak? Jej praktycznie nie ma. Część zadań obrony cywilnej przejęły w tej chwili Wojska Obrony Terytorialnej, które nie były tworzone do tego. Więc przede wszystkim odbudować obronę cywilną, zacząć od podstawowego szkolenia w przedszkolach, w szkołach, w zakładach pracy, jak się zachować w sytuacjach
kryzysowych związanych z działaniami wojennymi. Jak się zachować w przypadku właśnie, gdy stolica, inne miasta są bombardowane, gdy uderzają rakiety. Co robić? Co robić, gdy toczą się walki na ulicy, prawda? Czy mamy się wychylać przez okno, czy nie? Czy chować się głęboko gdzieś w pomieszczeniach, aby uniknąć jakichś przypadkowych kulczy odłam? Ja pana teraz nie poproszę o szkolenie, bo sama robię szkolenia, co prawda w innym temacie, ale wiem, że to jest kwestia kilku naprawdę dobrych godzin, żeby chociaż podstaw nauczyć kogoś. Natomiast gdyby pan miał poradzić naszym widzom, nie wprowadzamy żadnej paniki, ale to chodzi po prostu o to, żeby mieć wiedzę i dzięki temu czuć się spokojniej i bezpieczniej. W dużym mieście jesteśmy, zaczyna się dźwięk syren. Jak reagujemy dziś? Przede wszystkim słuchamy tego uważnie, czyli wiemy, że coś się dzieje i chowamy się w najbardziej bezpieczne miejsca. Ale co to znaczy najbardziej bezpieczne, będąc w mieście? Każdy budynek jest inny, prawda? Część specjalistów mówi, chowamy się w garażach podziemnych, ale one nie są przystosowane do tego, by być schronami. Nie mają dodatkowych wyjść ewakuacyjnych. Są zapchane samochodami. Samochody są wypełnione chociażby benzyną, więc jakiekolwiek trafienie tam powoduje, że jesteśmy uwięzieni i możemy nagle znaleźć się w piekle, więc dużo będzie tego typu sytuacji. Chowamy się w głębi budynków, ale budynki też spadają rakiety, prawda? Schronów mamy mało. A nawet wszyscy do metra, nawet w Warszawie nie zdążymy dojść. Nieliczne schrony są pod szkołami. Ale metro to jest właśnie dobre miejsce? Tak, metro jest najlepszym miejscem. Chociaż polskie metro, warszawskie metro jest bardzo płytkim metrem. Więc też nie gwarantuje bezpieczeństwa takiego, że rakiety tego nie przebiją. Przebiją. Ale to chociażby będzie to podstawowe miejsce schronienia. Szukamy w tych naszych budynkach też najgrubszych ścian, stropów, prawda, które zagwarantują w jakiś sposób bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim nie wpadajmy w panikę. Słuchajmy komunikatów. Wykonujmy polecenia władz. Jeżeli to będzie ewakuacja czy coś innego, przygotujmy te tak zwane zestawy ucieczkowe, czyli podstawowe rzeczy, które ze sobą zabieramy. Oznaczmy swoje dzieci, małe dzieci, żeby nam nie zaginęły w trakcie takiej ewakuacji. Są niesamowite przykłady z Ukrainy, jak matki pisząc na plecach, prawda, długopisem swoim dzieciom dane, gdzie idą, jak się nazywają, numery telefonów, odzyskiwały te dzieci po kilku tygodniach rozłączenia. Więc jest dużo takich elementów podstawowych, dzięki którym możemy zwiększyć swoje podstawowe bezpieczeństwo, zwiększyć ten komfort, który jest nam potrzebny w trakcie tego typu działań. Tego problemu zdaje się nikt nie zauważać, bo nic się nie zmienia od lutego. Nie do końca się z panią zgodzę. Wielu specjalistów wojskowych były ale chociażby... Ale ja mówię z władz. Panie pułkowniku, nie będę pana wciągać w politykę, ale my rozmawiamy o historii i teraźniejszości, o jakimś podręczniku, a nie o tym, że właśnie byłoby warto, żeby minister edukacji i nauki pochylił się nad tym, żeby dzieci i młodzież uczyć takich zachowań w obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Być może trzeba zwiększyć na to nacisk, bo jakieś podręczniki istnieją. Na stronach rządowych są też poradniki, jak się zachować, chociażby na stronie RCB. Więc takie rzeczy są, tylko być może nie mamy świadomości, gdzie ich szukać i dlatego zwiększajmy świadomość, czyli nie poddawajmy się panice, nie poddawajmy się dezinformacji, szukajmy właściwych źródeł informacji i znajdźmy przede wszystkim tą wiedzę, gdzie znaleźć, jak te poradniki. Strony rządowe, RCB, strony policyjne czy ABW mają takie poradniki, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych. Czyli warto nawet na własną rękę po prostu wystarczy sprawdzić. Wygooglować, tak proszę jest, państwa, to, wystarczy wygooglować i znajdzie się. Wracamy do Ukrainy, panie pułkowniku. Jak pana zdaniem w tej chwili sytuacja w ciągu najbliższych zimowych, przede wszystkim tygodni, może się rysować? I na froncie, i jeżeli chodzi o samych cywilów, którzy jak wiadomo, na przykład ostatnio w liczbie 10 milionów zostali bez prądu i bez ogrzewania. Ja myślę, że Ukraińcy poradzą sobie, jeżeli chodzi o odbudowę tej infrastruktury krytycznej, o podłączenie z powrotem linii energetycznych i dostarczanie prądu swoim mieszkańcom, pomimo tego, że Rosjanie co chwila będą je niszczyć. Natomiast sytuacja jest diametralnie już różna od tej, która była kilka tygodni temu po zdobyciu Chersonia. Po odbiciu Chersonia i rejonu Ukraińcy są na innych pozycjach wyjściowych i Rosjanie są na innych pozycjach. Rosjanie, wszystko na to wskazuje, przerzucają siły do Doniecka i do Ługańska.
i tam będą chcieli zwiększyć swój nacisk na to, aby niszczyć jak najwięcej sił ukraińskich i chociażby zająć cały obwód doniecki. No ale Ukraińcy robią to samo. Część sił została zwolnionych, bo nie musi już walczyć o to miasto i przerzucana jest na inne kierunki. I teraz decyzja dowództwa ukraińskiego będzie, w którym miejscu uderzyć, aby zniszczyć, czy odbić jak najwięcej, zniszczyć siły rosyjskie, czy odbić teren. Różne są przewidywania. Jedne mówią, że z Zaporoża wyjdzie uderzenie na Melitopol, rozcinając w ten sposób siły rosyjskie na dwie części, oddzielając przede wszystkim Krym od tej części lądowej. Ale być może Ukraińcy zrobią zupełnie coś innego niż my myślimy. To po stronie ukraińskiej jest informacja wywiadowcza. To oni wiedzą, w którym miejscu Rosjanie są najsłabsi, w którym miejscu dokonują chociażby rotacji sił. Bo proszę zwrócić też uwagę, że bardzo często uderzenia ukraińskie odbywały się wtedy, kiedy rotowano siły. Mhm. Kiedy na przykład WDW wychodził ze swoich pozycji, wchodził na ich miejsce nowo zmobilizowani i Ukraińcy w tym momencie uderzali. Sytuacja, w której teoretycznie takie uderzenie nie powinno nastąpić, prawda? Tak, jak najbardziej, bo wykorzystuje się słabość przeciwnika. I my nie mamy tej wiedzy tutaj, mają ją Ukraińcy i wykorzystują, mam wrażenie, we właściwy sposób. To nie jest konflikt jak w II wojnie światowej, że mamy do czynienia z wielkimi ofensywami, ogromnych sił mas pancernych ludzkich. Nie. Tak. Ukraińcy wykorzystują... Pod Stalingradem raczej tak jest. Wykorzystują słabości Rosjan, uderzają punktowo, szukają tych słabych miejsc, żeby wprowadzić tam swoje siły. No dobrze, to teraz pytanie dotyczące tych ostatnich zmasowanych, największych od 24 lutego ataków rakietowych Rosji na Ukrainę. Czy zgadza się pan z tymi, którzy stawiają tezę, że to jest frustracja i to jest zemsta za Chersoń i za upokorzenie na szczycie G20? Na pewno tak, ale też proszę mi wierzyć, że takiego uderzenia nie przygotowuje się w jeden dzień. Proces targetingu, czyli wyznaczania celów trwa. Nawet jak się te cele wyznaczy, trzeba je potem wprowadzić, czyli zaprogramować rakiety. Każda rakieta musi polecieć w jakimś swoim kierunku, czyli każdy samolot, który jest nośnikiem, dostaje jakieś zadanie. Te dane wprowadza się do rakiet i to potem leci. To trwa. Także mam wrażenie, że takie uderzenia były przygotowywane wcześniej, że te cele zostały zidentyfikowane, rakiety zostały jak gdyby zaprogramowane, a być może tak, takim triggerem na pewno jest to, co się zdarzyło pod Chersoniem, czyli opuszczenie rejonu i miasta przez Rosjan i to upokorzenie też, którego Rosja na szczycie G20 dokonała. Mm-hmm. No dobrze, to teraz kwestia samego Chersonia właśnie, bo to chyba nie jest tak, że Cherson jest już w pełni bezpieczny i może myśleć o tym, że pozostanie już po tym wyzwoleniu, nazwijmy to, w rękach Ukraińców na najbliższy czas. Wczoraj znowu były doniesienia o jakichś rosyjskich ostrzałach, o jakichś rosyjskich atakach. Są doniesienia o zaminowaniu tego terenu. Są doniesienia o tym, że być może znienacka Rosjanie po raz kolejny będą chcieli zaatakować. Więc tam sytuacja nadal jest chyba dość niepewna. Na pewno jest niepewna, ale wątpię, żeby Rosja miała na tyle sił, aby spróbować odbić Chersoń i cały ten rejon, który dopiero co utraciła. Mhm. Wycofała się wbrew pozorom w całkiem planowy sposób z tego rejonu, wycofując większość sił tych pełnowartościowych, czyli wojsk powietrzno-desantowych, sił specjalnych, artylerii, prawda, i ciężkiego sprzętu, wprowadzając za nie elementy nowo zmobilizowanych żołnierzy, którzy są mięsem armatnim. Mhm. Stanowią tylko cele dla Ukraińców. Więc oszczędziła jak gdyby te swoje główne siły, wiedząc, że nie ma szans na obronę tego rejonu. Ta decyzja zapadła po tym, jak nowym dowódcą tej operacji został Surowikin, generał Surowikin. I mam wrażenie, że widział, że nie ma szans obrony na tego rejonu i że jeżeli chce się uratować jakieś wartościowe siły, trzeba je stamtąd wycofać. Nawet o 20 tysiącach. Tak, ale to wciąż były bardzo wartościowe siły rosyjskie, które mogły stawiać twardy opór nacierającym Ukraińcom i Ukraińcy sobie z tego sprawę też zdawali, dlatego w inny zupełnie sposób tą ofensywę prowadzili. Ale gdy zobaczyli, że te siły się wycofały, wprowadzono tych nowo zmobilizowanych, przystąpili do silnego uderzenia i wejścia na całość terenu obwodu chersońskiego. Cherson znajduje się w zasięgu jakichś ataków rakietowych czy artyleryjskich, ale to byłoby też ze strony Rosjan trochę dziwne, gdyby atakowali Chersoń, który dopiero co wcielili do Rosji, który traktują jako integralną część Rosji, czyli rozstrzeliwujemy swoich.
Ale Rosjanie różne dziwne rzeczy robią, także wszystkiego możemy się spodziewać. Tak, i w propagandzie też często prawą ręką przez lewe ucho sięgają. Panie pułkowniku, na sam koniec jeszcze chciałam pana zapytać o to, w którym obozie eksperckim, tak to uproszczę, pan się znajduje, bo od 24 lutego było u mnie naprawdę wielu gości i mam wrażenie, że są takie dwa obozy. Jedni twierdzą, że Rosja jest wyniszczona, że sankcje działają, że gospodarka jeszcze nie upadła, ale jest na dobrej ku temu drodze, że armia rosyjska jest może jeszcze niewykończona, ale na bardzo dobrej ku temu drodze, że jest ciężko odbudować siły zarówno osobowe, jak i sprzętowe i że w związku z tym możemy powiedzieć, że Rosja bardzo mocno po plecach dostała. Drudzy z kolei twierdzą, że ci pierwsi mają zbyt optymistyczne podejście do całej tej sytuacji, że Rosja wcale nie jest taka słaba, że jeszcze ma mnóstwo zapasów sprzętu i że jeszcze będzie w stanie pokazać, na co ją stać. W której grupie pan się znajduje? Ja myślę, że obydwie strony mają rację, bo jest pewna prawda w pewnym przysłowiu, że Rosja nigdy nie jest tak słaba, na jaką wygląda, ani nigdy taka silna, na jaką chciałaby pozować, prawda? Mhm. I do końca nie wiemy, jakie te zapasy są, ile jeszcze tych zapasów Rosja ściągnie, bo musimy też wiedzieć, że Rosja ogałaca swoje granice na całej jej długości, gdzieś tam z Chinami, prawda? I w innych miejscach ściągając te zapasy. Ale też musi sobie coś tam zachować, bo to nie znaczy, że inne kraje mogą się nie upomnieć kiedyś o jakieś tam swoje, powiedzmy, ziemie, które Rosja zagarnęła dawno, dawno temu, więc Rosjanie muszą też tam trzymać te siły. Ja myślę, że mają jeszcze jakieś środki, na pewno to nie jest tak, że wystrzelali się już ze wszystkiego, że zostało im jeszcze sporo tego i ta wojna pokazuje i te zdobycze chociażby, które Ukraińcy mają pod Chersoniem, że środków artyleryjskich, granatów moździerzowych Rosjanie mają naprawdę ogromne ilości. I proszę zwrócić też uwagę, słyszymy codziennie komunikaty, zniszczono jakiś skład amunicji, kolejny skład amunicji. Każdego dnia niszczonych jest ileś składów amunicji. I one wciąż są. No właśnie. Więc na pewno obie strony mają rację. Rosja jest osłabiona, ale jeszcze nie tak, żeby była pobita. Bardzo dziękuję. Profesor za chwilę u nas. Teraz pan pułkownik. Pułkownik Piotr Gąstał, były dowódca jednostki specjalnej GROM, ekspert Fundacji StratPoints. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku. Dziękuję. Spokojnego, dobrego dnia panu życzę. A już za chwilę profesor Katarzyna Pisarska. Zapraszam. Bardzo mi miło przywitać w Ekspresie Biedrzyckiej panią profesor Katarzynę Pisarską, założycielkę Europejskiej Akademii Dyplomacji, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Kłaniam się, dzień dobry pani profesor. Witam serdecznie państwa. Pani profesor, skoro założycielka Europejskiej Akademii Dyplomacji, to trochę o dyplomacji, stosunkach takich dyplomatyczno-politycznych porozmawiajmy. Najpierw w stosunkach polsko-ukraińskich. Czy pani się obawia, że to, co się wydarzyło we wtorek, może wpłynąć na relacje polsko-ukraińskie? I nie pytam o relacje władz, tylko pytam o relacje społeczeństw i kwestie wsparcia Polaków dla wojny w Ukrainie.
Oczywiście, że się obawiam. Ja przestrzegałam już wczoraj, że będziemy widzieć bardzo duże nasilenie działalności, przede wszystkim propagandy rosyjskiej na terenie Polski, w polskiej infosferze, która będzie zmierzała do tego, żeby Polaków i Ukraińców podzielić wokół tej tragedii. Że będziemy widzieć dużo głosów, część z nich generycznych, część z nich oryginalnych, to znaczy faktycznie obywateli, którzy mają silne antyukraińskie poglądy, które będą podważały naszą współpracę, naszą pomoc dla Ukrainy, które będą podważały nasz udział w tej wojnie. I dlatego ta sytuacja jest bardzo niebezpieczną sytuacją i musimy uświadamiać społeczeństwa, że tu się toczy wojna na bardzo wielu obszarach, na wielu, bardzo wielu poziomach. To nie jest tylko wojna na froncie, to nie jest tylko wojna, która skutkuje uchodźcami, ale to też jest wojna, która toczy się w cyberprzestrzeni. I takie nastroje antyukraińskie będą podgrzewane wokół tej tragedii. No tak, tylko wiele osób, i nie są to tylko tak zwane rosyjskie trolle, mówi krótko i wprost: mnie nie interesuje, dlaczego zginęło dwóch Polaków. Czy oni zginęli od rakiety rosyjskiej, czy od rakiety ukraińskiej? Oni zginęli. Oczywiście i te osoby, nie tylko ich rodzinom, należy się nie tylko zadośćuczynienie, należy się nie tylko pełne śledztwo i wyjaśnienie tego, co się stało, ale jeżeli okaże się, że faktycznie są to, jest to no jakby efekt działań obrony przeciwrakietowej Ukrainy, to oczywiście również należą się przeprosiny. Natomiast trzeba pamiętać i naprawdę o tym nie zapominajmy, obrona przeciwrakietowa ukraińska ochrania również nasze niebo, ochrania również nas przed wojną. Ukraińcy na co dzień, codziennie giną, codziennie muszą żyć z groźbą bombardowania, życia bez prądu, życia w zimnie. I oni tą wojnę walczą po to, żebyśmy my nie musieli tej wojny toczyć. I należy uwzględnić i pamiętać o tym i też mieć pewną taką pokorę w stosunku do tego, co dzisiaj Ukraina musi znosić. I dlatego jest to sytuacja bardzo, bardzo taka wymagająca dla obu stron, wymagająca dla całego NATO. Jest to sytuacja, z którą obeszliśmy się, myślę, z bardzo dużą ostrożnością i bardzo się cieszę, że zarówno tu w Polsce, jak i w krajach natowskich powoli toczy się proces wyjaśniania tego, co się wydarzyło. Nie było reakcji histerycznych, których też Rosja oczekiwała od nas, żeby wskazać, czy to my jesteśmy tutaj prowodyrami, to w nas jest problem. Więc na razie prowadzimy tą sytuację w bardzo zrównoważony sposób i trzeba to przekazywać naszym społeczeństwom, że tutaj się toczy wojna na bardzo wielu poziomach i na bardzo wielu frontach i oczywiście opinia publiczna jest jednym z tych frontów. A nie widzi pani żadnych błędów politycznych, dyplomatycznych, komunikacyjnych, jeżeli chodzi o reakcję polskiego obozu władzy na kwestię związaną z tą tragedią, która się wydarzyła po polskiej stronie granicy? Czy nie uważa pani, że na przykład ta dyskusja o uruchomieniu, czy właściwie wnioskowaniu o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego była niepotrzebna, że skoro nie mieliśmy pewności, co się wydarzyło, to po prostu trzeba było o tym nie wspominać, że to wszystko wyszło bardzo niezgrabnie? Czy uważa pani z kolei, co też oczywiście może mieć miejsce, że nie dało się tego uniknąć, że rzeczywiście działano na bieżąco, o tak to w dużym skrócie ujmę. No oczywiście ani pani, ani ja nie wiemy dokładnie, jakie informacje, kiedy napływały, jak były one kompleksowe. Dzisiaj wydaje się, że nasza władza wiedziała trochę więcej niż rzeczywiście chciała i była w stanie w tym momencie ujawnić. Natomiast gdyby powoływano się, czy nawet sugerowano, że będzie się w przyszłości powoływano na artykuł 5, a więc ten artykuł traktatu natowskiego, który dotyczy wzajemnej obrony, to bym powiedziała, że to by poszło zdecydowanie za daleko. To by wzbudziło panikę. To by oznaczało, że Polska szykuje się do wojny. Natomiast artykuł 4 traktatu natowskiego, traktatu północnoatlantyckiego,
Atlantyckiego. To jest artykuł, który mówi o konsultacjach, o wezwaniu na najwyższym szczeblu partnerów do konsultacji, do rozmowy i do próby wspólnego dojścia do tego, czy dane państwo jest zaatakowane i czy jest podstawa do uruchomienia właśnie tego słynnego artykułu 5. Więc artykuł 4, zresztą on był już uruchamiany przez nas, przez kraje flanki wschodniej w 2014 roku, kiedy to Władimir Putin napadł na Ukrainę po raz pierwszy, zaanektował Krym. I państwa flanki wschodniej, w tym Polska, poprosiły właśnie o takie konsultacje wewnątrznatowskie, aby dookreślić, czy nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Więc mieliśmy z tym doświadczenie, uznaliśmy, że jeżeli byłyby przesłanki wskazujące na to, że jest to rakieta wystrzelona z Rosji, no to takie konsultacje byłyby konieczne, żeby dookreślić, czy to było celowo zrobione, czy to był wypadek i jak powinniśmy wspólnie z NATO zareagować na taką prowokację. Wkrótce jednak się okazało, że takie konsultacje nie są potrzebne, ponieważ jak się wydaje, jest to jednak rakieta obrony przeciwlotnicznej Ukrainy, która spadła przez przypadek na stronę polską, a więc te konsultacje faktycznie nie mają uzasadnienia, ale odbyło się spotkanie wczoraj o godzinie 10 rano w Brukseli ambasadorów przy NATO, gdzie były omawiane właśnie te kwestie i które gdyby uznano wtedy wspólnie, że koniecznie jest spotkanie się jeszcze na wyższym szczeblu niż ambasadorskim, to byłoby możliwe powołanie tego artykułu 4. Ja generalnie często krytykuję naszą władzę za różne rzeczy, natomiast uważam, że tym razem i władza, i opozycja naprawdę uniosły ciężar tej sytuacji. Sytuacji, która, przypominam, była komentowana na całym świecie i to w czasie bieżącym. Wszyscy sobie zdawali sprawę z tego, że jaki rodzaj ciężkości ta sytuacja ma i że może się przerodzić w różne i musi pójść w różnych kierunkach. Szczęśliwie dla nas i szczęśliwie dla sojuszu wygląda na to, że ta sytuacja jest opanowana dzisiaj i nie będzie żadnej eskalacji w tej wojnie, co jest dobrą wiadomością dla nas wszystkich. No właśnie, bardzo dobrą i dość budującą, zważywszy na to, jak normalnie wygląda dialog i współpraca, jeżeli chodzi o polskich polityków, obóz władzy i opozycję, więc no szkoda tylko, że takie momenty krytyczne muszą się wydarzyć, żebyśmy mogli się o tym przekonać, że Polak mądry po szkodzie, właściwie tak to można nazwać. Pani profesor, a jeśli chodzi o samego Zełenskiego, jak pani ocenia jego reakcję na to, co wydarzyło się we wtorek? Bo ja mam wrażenie, że emocje trochę mu uciekły, że on trochę nie był w stanie nad tym zapanować. Pytanie, czy jemu może to zaszkodzić i postrzeganiu jego przez Polaków, a także przez polskie władze? No, pamiętajmy, że interes Ukrainy nie zawsze będzie w 100% zgodny z interesem Polski. I wszyscy, którzy działamy w obszarze stosunków międzynarodowych, w obszarze bezpieczeństwa, zdajemy sobie sprawę, że z jednej strony mamy bezprecedensowe zjednoczenie między interesem Ukrainy i Polski i naszymi narodami. I to doświadczenie tej wojny, doświadczenie uchodźcze, doświadczenie polskiej pomocy, ono pozostanie na pokolenia między nami. Ale z drugiej strony będą momenty, kiedy każda ze stron będzie miała trochę inne interesy. W interesie Ukrainy, ja to rozumiem, jest jednak maksymalne włączenie państw natowskich, w tym Polski, w tą wojnę z Rosją. No to jest oczywiste, ponieważ jeżeli faktycznie no w pełnym, nie tylko pomocowo, wojskowo, humanitarnie, finansowo, ale również no w pełnym wymiarze Zachód wszedłby do tej wojny, no to Rosja nie miałaby szans. Ta wojna skończyłaby się w ciągu kilku dni, jeżeli nie w ciągu kilku tygodni. Więc z punktu widzenia Ukrainy była to pewna, zwłaszcza kiedy no nie było jasne i nadal nie jest jasne, tak? Nadal nie mamy pełnych wyjaśnień, ale Ukraina i zresztą nie tylko prezydent Zełenski, ale wszyscy Ukraińcy uważali, że zgodnie z prawdą, ten incydent, ta tragedia jest konsekwencją działań Rosji.
to Rosja rozpoczęła wojnę na kontynencie europejskim, to Rosja wystrzeliła przedwczoraj ponad 100 rakiet i dronów, które dzięki Bogu Ukraina wyłapała o prawie 80%. To jest niesamowite. Prawie 80% tych rakiet obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, przepraszam, ukraińska była w stanie wyłapać. Natomiast to, że te rakiety spadają, to, że jest wojna, to, że są ofiary, jest konsekwencją inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Natomiast więc z punktu widzenia Ukrainy ważne jest, aby w każdym wymiarze nasze państwa w tą wojnę angażować. Z polskiego punktu widzenia i z natowskiego punktu widzenia my jesteśmy teraz w bardzo wygodnej sytuacji, ponieważ z jednej strony pomagamy w tej wojnie, osłabiamy państwo, które jest, jakby na to nie patrzeć, naszym wrogiem i państwem, który jeżeli nie walczyłby na Ukrainie, to robiłby wszystko, żeby osłabiać wschodnią flankę NATO, w tym Polskę. Więc jakby rękoma Ukrainy walczymy też naszą wojnę, ale równocześnie siedzimy w fotelu w Warszawie i nie musimy ponosić tej najcięższej ceny tej wojny, czyli ceny krwi. I z naszego punktu widzenia oczywiście pełne wejście czy eskalacja tej wojny w taki sposób, że państwa natowskie musiały zadeklarować się stroną tej wojny, no jest bardzo niekorzystne, bo wymagałoby od nas działań być może nawet bezpośrednich wojskowych, ale też ograniczałoby nam takie właśnie działania z zapleców, no przepraszam, że tak mówię, Ukrainy. Więc tu widzieliśmy, że te narracje i te interesy się rozchodziły, ale my nawzajem rozumiemy, dlaczego one się rozeszły? One nie rozeszły się dlatego, że mamy inne poglądy co do słuszności walki Ukraińców czy zła rosyjskiego, tylko że po prostu w tym momencie Polska uważa, państwa natowskie uważają, że jesteśmy dużo bardziej skuteczni, jednak nie będąc bezpośrednią stroną tej wojny, a Rosja tylko w jakimś stopniu na to czeka, przynajmniej propagandowo na to czeka, bo wtedy łatwiej jest społeczeństwu powiedzieć rosyjskiemu, widzicie, cały czas wam mówiliśmy, że to nie walczymy wcale z Ukrainą, tylko że tak naprawdę agresorami tutaj to są państwa natowskie, które chcą nas zniszczyć. A jaki jest pani stosunek do perspektywy zakończenia tej wojny przy stole negocjacyjnym, przy okazji rozmów pokojowych? Czy pani zdaniem ta perspektywa się z każdym dniem oddala, czy wprost przeciwnie, czy się przybliża i jest możliwa? Ja uważam, że ona się przybliża z każdym centymetrem, który Ukraińcy przejmują swoich terytoriów od Rosji. Znaczy każdy centymetr to jest o tyle bliżej do negocjacji pokojowych. Dzisiaj widzimy, i oczywiście każdy, no nie każdy konflikt, ale większość konfliktów takimi negocjacjami musi się zakończyć. Ten konflikt z całą pewnością będzie musiał zakończyć się tym, żeby obie strony usiadły w którymś momencie do stołu. Ale Rosja nie jest skora i nie będzie chciała zrobić żadnych ustępstw, dopóki ma poczucie kontroli w tej wojnie. Dzisiaj po przejęciu Chersonia, dzisiaj po przejęciu właściwie całego obwodu charkowskiego, Rosja straciła dynamikę w tej wojnie, co wcale nie znaczy, że nie ma jeszcze wielu kart, których może rozegrać. To wcale nie znaczy, że Ukraina wojskowo wygrywa tą wojnę, ale jest w dużo lepszej sytuacji dzisiaj niż była jeszcze kilka miesięcy temu. I oczywiście wiemy i słyszymy, że niektórzy przedstawiciele rosyjskich władz już jeżdżą, już rozmawiają o ewentualnych rozmowach z Ukrainą, ale równocześnie rozumieją, że warunki ukraińskie są bardzo jasne i one się nie zmienią, ponieważ taka jest wola nie prezydenta Zełenskiego, ale ludu Ukrainy. Te warunki są następujące. Rosja musi opuścić terytorium Ukrainy w całości. Musi zapłacić reparacje zapłacić wojenne za wyrządzone szkody i musi oczywiście uznać terytorialną integralność Ukrainy. To są trzy warunki, które prezydent Zełenski powtarza od miesięcy do znudzenia i to są warunki, które stawiają wszyscy Ukraińcy, jeśli chodzi o rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Oczywiście te warunki na dzień dzisiejszy są nie do zaakceptowania dla Rosji. Pytanie Rosja właśnie, pani profesor, przepraszam, wchodzę w słowa, ja zapytałam o perspektywę tych rozmów pokojowych, bo oczywiście ja nie jestem ekspertem, nie śmiem się porównywać tutaj z pani oceną sytuacji, ale ja uważam, że Rosjanie nigdy nie przystaną na te warunki i dlatego ta wojna może trwać lata.
Oni nigdy nie przystaną na te warunki, przynajmniej ta władza nigdy nie przystanie na te warunki. Może powiedzmy sobie tak, pod Władimirem Putinem ta obecna władza na te warunki nigdy nie przystanie. Tu się zgadzamy, ale Rosjanie liczą na coś innego. Rosjanie liczą, że Zachód przekona Ukrainę do zmiany tych warunków. I teraz nacisk dyplomatów rosyjskich nie jest na Ukrainę, tylko jest na Stany Zjednoczone, na Niemcy, na Francję i właśnie i na społeczeństwa zachodnie. I Rosja próbuje przekonywać, no kochani, po co wam ta wojna, ona was tylko kosztuje i w cenach energii, i w cenach żywności, i w niestabilności. Wy wreszcie przekonajcie tych Ukraińców, żeby usiedli z nami do tego stołu negocjacyjnego, ale nie na takich warunkach, na których mówi Zełenski, tylko na naszych warunkach, czyli że utrzymujemy ten obszar okupowany na tych zasadach, na których my chcemy, że nie musimy płacić żadnych reparacji, że oczywiście Ukraina staje się krajem neutralnym, że nie ma szans wejść do NATO, że nie ma szans wejść do Unii, że my mamy ostateczną decyzję na przykład co do formatu konstytucji ukraińskiej i tak dalej, i tak dalej. No widzieliśmy te warunki. Ja przypomnę tylko, że w grudniu Rosja jeszcze stawiała warunki również Polsce. To znaczy stawiała warunki, w których, kiedy rozmawialiśmy o ewentualnej inwazji na Ukrainę, w których NATO rezygnuje ze stacjonowania wojsk na terenie wschodniej flanki. Więc Rosjanie zawsze stawiają warunki, które są kompletnie nierealne do realizacji i przebijają wielokrotnie jakiekolwiek możliwości ich spełnienia. Więc ja nie jestem optymistyczna, jeśli chodzi o... I uważam, że nie jest możliwe dogadanie się w tym momencie obu stron. Ono będzie możliwe dopiero, kiedy Rosja naprawdę przegra walkę na Ukrainie i nie będzie miała wyjścia. Będzie musiała usiąść do stołu negocjacyjnego, bo na przykład w przeciwnym razie straci również Krym lub straci całkowicie już wiarygodność na scenie międzynarodowej. No tak, i czy tam chodzi o te separatystyczne republiki doniecką i ługańską w kwestii oczywiście żądań Ukrainy. Pani profesor, to na koniec jeszcze. Ja bym chciała, żeby pani ogólnie oceniła poziom, rodzaj, stan faktyczny obecnych stosunków dyplomatycznych Polski i Federacji Rosyjskiej. Ja już nie będę pytać o to wezwanie ambasadora, to, że on bez słowa odwrócił się, wyszedł, później wezwanie polskiego ambasadora w Moskwie. Tak bardzo ogólnie, na jakim my w ogóle etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o stosunki dyplomatyczne i czy pani zdaniem one w ogóle nie powinny się, no może nie zerwać, ale czy ambasador po prostu Federacji Rosyjskiej w Warszawie nadal powinien funkcjonować? Powiem szczerze, te relacje polsko-rosyjskie są nieistniejące od wielu lat. To znaczy nie ma w nim i nie może być w nim żadnych konstruktywnych działań, ale też nie ma żadnego wzajemnego interesu, aby powiedzmy sobie dogadać się w jakichś obszarach. Tak? Czasami są sytuacje, kiedy państwa muszą ze sobą rozmawiać, na przykład Gruzja i Rosja. Oczywiście Rosja okupuje część Gruzji i Gruzja nie może sobie pozwolić na takie zupełne zerwanie relacji z Rosją, bo ma zarówno bardzo wielu obywateli gruzińskich w Rosji, jak i wielu rosyjskich obywateli jest w Gruzji. Są sprawy związane z granicą do obgadania. W Polsce my właściwie zarzuciliśmy prowadzenie jakichkolwiek relacji z Federacją Rosyjską. Zakończyliśmy pewne nawet procesy, które na przykład przejścia przygraniczne, bezwizowe przejścia na granicy z Kaliningradem, to wszystko zostało zawieszone już jakiś czas temu. Nie mamy żadnych umów funkcjonujących w obszarze kultury, w obszarze współpracy handlowej i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu uważamy, że z Rosją nie ma o czym rozmawiać. Nie ma o czym z nią rozmawiać, ponieważ Rosja nigdy nie traktowała nas, właściwie od 91 roku, od powstania Federacji Rosyjskiej, nie traktowała nas jako kraj podmiotowy. Traktowała nas kraj, który albo jest w strefie wpływów Rosji, albo w strefie wpływów Zachodu. W końcu po 98, po naszym wejściu do NATO i potem 2004, do wejściu do Unii, pogodziła się, że jednak pozostaniemy już w strefie wpływów Zachodu i chciała dogadywać się z innymi państwami ponad naszymi głowami. Słynny Nord Stream, który uderza
uderzał bezpośrednio w interesy bezpieczeństwa Polski, ale też całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Ukrainy. Był takim typowym przykładem rosyjskiego ignorowania całkowicie i właściwie próby izolacji naszego regionu. No więc te relacje, tak jak mówię, no są nieistniejące. Teraz po rozpoczęciu wojny na Ukrainie w lutym one no już nawet nie mają specjalnej racji bytu. Czy ambasador powinien być wydalony? Ja osobiście nie widzę żadnej wartości utrzymywania jego pozycji tutaj w Warszawie. Równocześnie przecież my również w Moskwie mamy tak zwanego charge d'affaires, więc nie mamy ambasadora, jedynie osoby pełniące takie funkcje. I być może taką osobę tutaj powinniśmy mieć. Ważne, żeby był jakiś przedstawiciel Rosji, no to nie chodzi, żeby całkowicie zamknąć placówkę, ale ją do minimum ograniczyć i zostawić tylko osobę, z którą można się komunikować, jeżeli chcemy jakieś silne przesłanie bezpośrednio przekazać Rosji i Kremlowi. Pani profesor, ogromnie dziękuję. Było mi bardzo miło. Dziękuję za te wszystkie komentarze i opinie. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pani profesor Katarzyna Pisarska, do zobaczenia. Spokojnego dnia. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę Państwu. Do widzenia. To wszystko na dziś. Wracamy do Państwa oczywiście jutro o godzinie 9. Mam nadzieję, że Państwo w tak licznej grupie co najmniej jak dzisiaj stawią się, żebyśmy razem spędzili ten piątkowy poranek. Życzymy spokojnego, dobrego dnia. Słyszę, że Michał coś mi usilnie chce powiedzieć na ucho. A muszę zapowiedzieć mojego ulubionego kolegę, redaktora Tomasza Walczaka, który za chwilę będzie kontynuował kwestie związane z analizami sytuacji międzynarodowej, w tym także polskiej, po tym, co się wydarzyło we wtorek. Także w imieniu Tomka już Państwa zapraszam, w imieniu swoim zapraszam na jutro. Przypomnę raz jeszcze, gdyby ktoś zapomniał, o godzinie 9. Spokojnego, dobrego dnia dla Państwa. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu Biedrzyckiej. Kłaniamy się, do jutra. W Przewodowie, blisko granicy polsko-ukraińskiej, doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwsze i, miejmy nadzieję, ostatnie polskie cywilne ofiary wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jako premier rządu staję przed Wami, by powiedzieć, że w obliczu tej kolejnej wielkiej próby musimy zachować spokój, wykazać się mądrością, umacniać naszą obronność i być solidarni, być razem. Rosja wie, że tę wojnę przegrywa, a na pewno jej nie wygrywa. I dlatego jedyne, co pozostało Kremlowi, to kłamstwa, propaganda, rozsiewanie zamętu, chaosu i właśnie strachu. Dlatego my nie możemy się dziś bać. Naszą najskuteczniejszą bronią są zawsze odwaga i solidarność. Te dwie wartości, dzięki którym Polacy pokonali niejedną dziejową przeszkodę, niejedną przeszkodę, jaką historia przed nami postawiła. Wierzę w to, że gdy jesteśmy razem, nic i nikt nas nie pokona. Stoją za nami najpotężniejszy sojusz militarny, można rzec, w historii świata. NATO, Pakt Północnoatlantycki, Zjednoczona Europa, a wyrazy potępienia słychać dochodzące ze wszystkich stron, z całego świata. Choć nie znamy dokładnych przyczyn tragedii w Przewodowie, to znamy przyczynę podstawową. Tą przyczyną jest agresja Rosji na Ukrainę. Do tej tragedii nie doszłoby, gdyby Rosja nie prowadziła wczoraj zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę, i to Rosja jest w pełni odpowiedzialna za wczorajsze wydarzenia. Wiele wskazuje na to, że był to pocisk wystrzelony przez stronę ukraińską, pocisk pochodzenia radzieckiego.
ale musimy mieć świadomość, że atak ze strony Rosji wczoraj to był atak bezprecedensowy. Liczył ponad 100 pocisków, rakiet i dronów skierowanych w stronę Ukrainy, w tym znaczna część pocisków, rakiet, dronów skierowana na zachodnią Ukrainę, na tereny przy granicy, leżące przy granicy z Polską. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Walczak. Przejmujemy teraz dowodzenie w studiu. Kamila Biedrzycka poszła już zająć się swoimi rzeczami. Dziękujemy za dzisiejsze prowadzenie. A ze mną jest już Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Mienia Mieroszewskiego. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. No i kontynuujemy oczywiście temat tego, co się w Przewodowie wydarzyło i co się dzieje wokół Przewodowa. Na razie wersja wydarzeń jest taka, że to prawdopodobnie ukraińska rakieta obrony przeciwlotniczej spadła 7 km od polskiej granicy. Tak mówi Joe Biden, tak mówią polskie władze, ale inne zdanie ma strona ukraińska. Prezydent Zełenski twierdzi, że jego wojskowi, którym ufa, przekonują go, że to jednak była rosyjska rakieta. Co tu się dzieje w ogóle? Jak pan to odczytuje, ten dysonans między tym, co mówi Zachód, a tym, co mówi Ukraina? Znaczy, no ja nie badałem tego miejsca przylotu rakiety w Przewodowie, więc zakładam, że polskie władze mają najlepsze informacje i to faktycznie przypadkowo ukraińska rakieta, która nie zniszczyła rosyjskiej rakiety, no i przyleciała na terytorium Polski, tam spadła. Natomiast jeśli strona ukraińska ma inne informacje, to tak naprawdę ze względów komunikacyjnych i ze względu na wiarygodność Ukrainy, która jest niestety teraz pod znakiem zapytania, oni powinni jak najszybciej pokazać dowody, które mogłyby świadczyć, że to jest rosyjska rakieta. No bo jeśli tych dowodów nie przedstawią, i z jednej strony mamy tylko oświadczenie prezydenta Zeleńskiego i ministra Kuleby, no i oczywiście ja wiem, że to oni osobiście też tego nie badali. Oni przypuszczalnie ufają swoim wojskowym, a być może w tym ukraińskim wojsku, w ukraińskiej armii ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności, ktoś boi się odpowiedzialności i dlatego po prostu dezinformuje prezydenta. I to jest dla mnie hipoteza podstawowa, że po prostu prezydent Zeleński jest dezinformowany niestety. No i dlatego upiera się przy tej wersji zdarzeń. Natomiast, no oczywiście nie mogę wykluczyć, że faktycznie Ukraińcy mają jakiegoś asa w rękawie, że może mają jakieś dowody, które by przeczyły tej oficjalnej wersji zdarzeń. No ale w takim razie, jeśli coś takiego jest, no to oni muszą to pokazać, dlatego że w tym momencie cały świat widzi, że przynajmniej ma takie wrażenie, że Ukraina kłamie. A tak naprawdę wiarygodność Ukrainy jest politycznie kluczowa. Absolutnie. Kluczowa. No właśnie, ja też dzisiaj czytałem Financial Times, jeden z dyplomatów zachodnich dla tego szacownego brytyjskiego dziennika mówi, że tak naprawdę ten upór Ukraińców przy ich wersji wydarzeń szkodzi bardziej niż ten pocisk, który spadł po polskiej stronie. Przypominają też dyplomaci zachodni, że nikt nie wini Ukrainy w tej sprawie i że ten upór jest niezrozumiały po prostu. No oczywiście, tutaj warto przypomnieć, że w poniedziałek Ukraina przeżyła przeogromny, chyba największy atak od wiosny, atak rakietowy. Rosjanie zniszczyli bardzo wiele stacji przesyłowych energii elektrycznej. I no w tej sytuacji jest zupełnie zrozumiałe, że Ukraińcy, widząc, że przypuszczalnie jedna z rakiet próbuje uszkodzić jedno z nielicznych połączeń energetycznych między Polską a Ukrainą, czyli takie połączenie, które zapewniałoby Ukrainie dostawy rezerwowe prądu elektrycznego,
W sytuacji deficytu, no to Ukraińcy próbowali zniszczyć i nikt nie może mieć pretensji, tak? No, wypadki się zdarzają, ale no, w tej sytuacji no, tak naprawdę należałoby przeprosić i nie byłoby sprawy. No, oczywiście rodziny ofiar powinny dostać odszkodowanie, no, władze ukraińskie powinny wyrazić współczucie i nie byłoby sprawy. Natomiast no, w tej sytuacji, gdy Ukraińcy zaprzeczają, no to pojawia się właśnie to zrozumiałe pytanie o to, dlaczego dezinformują. No chyba, że mają asa w rękawie. Ja mówię, ja tutaj kropki nad i nie stawiam, bo jeszcze się wiele rzeczy może wydarzyć, tak? I ja też nie rozumiem, dlaczego na przykład strona amerykańska tak szybko ogłosiła w nocy tak naprawdę, że to była rakieta ukraińska, a nie rosyjska, nie czekając na oficjalne polskie stanowisko, ale no, powtarzam, wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy po prostu dezinformują, a prezydent Zeleński jest dezinformowany i to odbija się na wiarygodności Ukrainy negatywnie. Mhm. Ja też tak się zastanawiałem we wtorek, co musi się dziać na Kremlu, kiedy najpierw poszły te informacje, że to rosyjska rakieta z rosyjskiego ataku tam spadła i pewnie Rosjanie też początkowo sami nie wiedzieli, co się do końca wydarzyło. Jak pan sobie myśli, czy tam był większy strach niż w Polsce? Konsekwencje mogły być znacznie poważniejsze niż to, co widzimy teraz. No nie są takie kanały telegramowe. Telegram jest medium bardzo popularnym w Rosji. Jest na przykład taki kanał generał SWR, czyli generał Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji. Ma ponad 300 tysięcy subskrybentów i on tam pisze, że zapanowała panika, tak? Inna sprawa, że najprawdopodobniej jest to po prostu kanał, który jest prowadzony czy to przez Ukraińców, czy to przez kogoś innego, który ma na celu dezinformowanie. Na podstawie jakichś drobnych informacji wywiadowczych tworzy się historie, które mają odbierać Rosjanom morale. Ale w każdym razie ja też osobiście uważam, że gdyby się okazało, że Rosjanie przypadkowo ostrzelali terytorium NATO, jest mało tego, gdyby się okazało, że to Rosjanie w sposób bezpośredni, a nie tylko poprzez to, że rozpoczęli zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie i w ramach tej zbrodniczej wojny zajmują się terroryzmem. Ale gdyby faktycznie się okazało, że to bezpośrednio rosyjska rakieta zabiła dwóch obywateli kraju NATO na terytorium kraju NATO, no to jest bardzo poważny incydent. Faktycznie na artykuł 4 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli konsultacje i na Kremlu mogła panować zaniepokojenie. Tak? Wiadomo skądinąd, że tam są różne frakcje i w tym momencie Putin żadnej nie dogadza, bo liberałowie w cudzysłowie, czyli ci, którzy no, bardziej rozumieją miejsce i potencjał Rosji w świecie, rozumieją mechanizmy gospodarcze. Oni są niezadowoleni z Putina, no bo w ogóle Putin wywołał tę zbrodniczą, ale też idiotyczną wojnę z punktu widzenia interesów Rosji. A z kolei twardogłowi, siłowicy uważają, że Putin jest luzerem. Putin nie potrafi tej wojny wygrać, więc też poziom poparcia wśród tej grupy przypuszczalnie spada. No i gdyby właśnie się okazało, że jeszcze Rosja bezpośrednio odpowiada za ten incydent, no to oczywiście wywołałoby to zaniepokojenie. No ale tak jak mówiliśmy... No Rosjanie są szczęśliwi, oni nawet podziękowali Bidenowi, że tą sprawę w ten sposób poprowadził, że wyjaśnił i chyba tam ulga zapanowała mimo wszystko, że nie trzeba będzie się teraz mierzyć z reakcją na to, bo jakaś musiałaby wtedy być, prawda? Tak myślę, zgadzam się. A w tej sytuacji rozumiem, że ta sprawa powoli będzie się po kościach jednak rozchodzić, no bo nieszczęśliwy wypadek. Czy jednak to, że te rakiety gdzieś tam przy granicy polskiej latały, no bo to, że tam się pojawiła ta rakieta ukraińska, pewnie wskazywało na to, że pewne szaleństwo zapanowało wśród wojsk rakietowych rosyjskich, że ostrzeliwują już tereny bardzo blisko granicy NATO. W związku z tym jakaś reakcja na to jest dzisiaj potrzebna, czy raczej politycznie bardziej opłaca się trochę wyciszyć te emocje? Znaczy, my nie znamy wszystkich informacji. Są, bym powiedział, poszlaki, są sygnały wskazujące na to, że w ostatnich kilku tygodniach coraz intensywniej toczą się pewne zakulisowe rozmowy między wysokimi przedstawicielami administracji Stanów Zjednoczonych i Rosji. To przerwę na sekundę, panie dyrektorze, bo wiemy o jednym na pewno. William Burns, szef CIA, z szefem wywiadu zagranicznego Naryszkinem się spotykali teraz w Turcji. Tak, ale wcześniej, jeszcze w październiku bodajże, był doradca bezpieczeństwa europejskiego, pan Sullivan, w Kijowie, ale był też w Moskwie. No i powstaje pytanie, a co takiego
było, że naprawdę jeden z najważniejszych urzędników administracji Bidena, zajmujących się sprawami zagranicznymi, jedzie osobiście do Kijowa. No bo przecież tak naprawdę można rozmawiać przez telefon, można rozmawiać przez różne zabezpieczone kanały kontaktu elektronicznego, natomiast on jedzie osobiście. No, oczywiście jedna hipoteza jest taka, po prostu chciał zobaczyć sytuację na miejscu, chciał przekazać prezydentowi Zeleńskiemu i Ukraińcom sygnały otuchy, no ale można też interpretować, że miał do przekazania takie informacje, które faktycznie powinny paść tylko w cztery oczy w trakcie rozmowy, nie przez telefon, ale w cztery oczy, i był to pewnego rodzaju sondaż na jakie warunki zawieszenia broni Ukraina byłaby w stanie się zgodzić. No i potem mieliśmy to spotkanie z Naryszkinem i no w tej sytuacji Stanom Zjednoczonym być może nie opłaca się podejmować działań, które byłyby pewnego rodzaju odbierane przez Rosję jako eskalacja, no w sytuacji, gdy Rosjanie są gotowi już na jakieś daleko idące koncesje i ustępstwa. Mhm. Ale to są po prostu spekulacje. W każdym razie, no jako historyk mogę powiedzieć, że możemy tutaj wierzyć oficjalnym komunikatom. Ja nie mam podstaw, mówię, im nie ufać. Możemy różne spekulacje uprawiać. Natomiast tak naprawdę pewnie za lat 30, kiedy zostaną odtajnione dokumenty, które w tym momencie są pod klauzulą zastrzeżone czy tajne, w sytuacji, gdy będzie można dostać się do dokumentów rosyjskich, amerykańskich, ukraińskich, będziemy mieli całościowy obraz tej wojny. No właśnie, bo też po wyzwoleniu Chersonia pojawiły się informacje, że no, jakieś tam rozmowy się toczą, być może Amerykanie będą chcieli jakoś tą wojnę wyciszać, doprowadzić do jakiegoś zawieszenia broni. Czy rzeczywiście się Amerykanom może zależeć na tym, żeby ta wojna się w jakimś stopniu przynajmniej zastopowała, bo nie wiadomo, czy się zakończy, ale czy jakieś zawieszenie broni będzie teraz wymuszane przez Stany Zjednoczone? Czy to jest dezinformacja rosyjska, która gdzieś tam się pojawia i powinniśmy być ostrożni, jeśli o takie informacje chodzi? Znaczy nie sądzę, żeby zawieszenie broni w takim znaczeniu, że po prostu obie strony nagle zgadzają się na rozejm i pod kontrolą Rosji pozostaje Krym, Donbas i obszar... Całe południe w zasadzie. Cały południowy wschód, tak? To jest niewyobrażalne z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze dlatego, że to by oznaczało, że Putin de facto wygrał. To znaczy poprzez zbrodniczą wojnę udało mu się zalegalizować kolejne zdobycze terytorialne, a to byłby sygnał wobec wszystkich innych watażków, dyktatorów, zbrodniarzy w innych częściach świata, a takich jest sporo, że... No, nie wiem, że wataszkowy wystarczy, mamy Chiny i Tajwan, tak? No właśnie. No dołczymy też trochę o to, co Chiny zrobią z Tajwanem. No tak, chociaż formalnie Chiny i Tajwan, ja wiem, że Stany Zjednoczone są zobowiązane bronić Tajwanu, tak? Ale formalnie jest to jedno państwo, które ma po prostu dwa rządy. Ale oczywiście Tajwan także i kwestia Tajwanu, ale można sobie wyobrazić też sytuację w innych miejscach świata, gdzie po prostu prezydent kraju, władze kraju silniejszego postanawiają zająć terytorium kraju słabszego, naruszając prawo międzynarodowe, no i okazuje się, że nic im za to w sumie nie grozi, bo w długim okresie im się to popłaca. No to jest, w każdym razie to jest recepta na to, żeby podobne konflikty, angażujące także uwagę Stanów Zjednoczonych, wybuchały w innych częściach świata ze znacznie większą intensywnością niż obecnie. I dlatego jest to nieakceptowalne. A drugi powód, dlaczego jest to nieakceptowalne, to jest to, że Ukraina nie jest gotowa na zamrożenie broni, bo bardzo słusznie uważa, że ono będzie korzystne. Palanie się ich teraz po prostu. Po pierwsze dlatego, że jednak pod względem wojskowym to Rosja jest zasadniczo w defensywie, prowadzi próby jakiegoś lokalnych działań zaczepnych, ale de facto jest w defensywie. Straciła część obwodu charkowskiego, straciła teraz prawobrzeżną część Chersońszczyzny. I gdyby było zagrożenie konfliktu, to by tak naprawdę oznaczało, że dajemy Putinowi czas na to, żeby się wzmocnić, żeby potem za lat kilka, gdy może będzie inna konfiguracja na Zachodzie, uderzyć ze zdwojoną siłą. I to zawieszenie broni nie, w żaden sposób nie daje gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie, a przecież ten kraj musi być odbudowany. W tym kraju jest bardzo wiele zniszczeń infrastruktury, przemysłu.
i jacy inwestorzy pójdą teraz na Ukrainę? Jacy będą inwestować, jeśli będzie ryzyko, że za 2 czy 4 lata Rosjanie znowu uderzą i ich cały kapitał zostanie zrujnowany? Więc to jest niewyobrażalne. Ale możliwe jest zawieszenie broni, które by, jak sądzę, chociaż trudne politycznie do wyobrażenia, ale możliwe byłoby zawieszenie broni takie, że Rosjanie się wycofują z terytorium Ukrainy, w tym także z Doniecka, i to byłaby przegrana Rosji, bo ona traciła w stosunku do tego, co posiadała de facto przed wojną, a jednocześnie zachowuje tymczasowo kontrolę nad Krymem. Toczą się jakieś negocjacje. Być może Ukraina dostałaby gwarancję bezpieczeństwa bezpośredniej ze strony Stanów Zjednoczonych, być może byłaby przyjęta do NATO. I jak sądzę, no to jest w tym momencie podstawowa strategia amerykańska. Nawet jeżeli jakieś pokusy na Zachodzie są, żeby prowadzić rozmowy pokojowe z Putinem, no to Putin robi wiele, żeby nie traktować go jako człowieka, z którym można rozmawiać. I mam to na myśli przede wszystkim te ataki rakietowe. Teraz we wtorek mieliśmy te ogromne ataki, które bardzo mocno uderzyły w infrastrukturę energetyczną. Pan był w Kijowie, kiedy te poprzednie silne ataki były prowadzone. I może tego bym zaczął. Jak to z perspektywy człowieka mieszkającego w takim Kijowie na przykład wygląda taki atak? Jest syrena alarmowa. No i co, zaczyna się panika? Jak to Ukraińcy odbierają? Nie, paniki żadnej nie ma. Rozlega się syrena alarmowa albo rozlega się takie powiadomienie w różnego rodzaju aplikacjach na telefonach komórkowych, na przykład Kijów Cyfrowy, że uwaga, trwoga, czyli uwaga, alarm. I wtedy pracownicy urzędów albo dzieci w szkołach idą do schronów, bo mają takie procedury. I dzieci są w schronach, no, z reguły w piwnicach budynków szkolnych, aż do momentu ustąpienia tego alarmu, bo to trwa godzinę, dwie. We wtorek teraz był bardzo długi atak i ten alarm trwał 4 godziny, a inni Ukraińcy bardzo często sprawdzają na czatach telegramowych, a co się tak naprawdę dzieje, bo ten alarm może być ogłoszony wtedy, kiedy jakieś myśliwce zostały, wyleciały, na przykład na Białorusi, tak, które potencjalnie mogą nieść rakiety, albo w sytuacji, gdy faktycznie są ostrzały rakietowe, tak jak to było we wtorek, albo tak jak niestety to dzisiaj rano się zdarzyło, bo dzisiaj rano też Ukraina zaznała ostrzału z wielu stron, Morza Czarnego, Kaspijskiego i chyba Białorusi także. Tym razem to były te, jak mówił premier Szmyhal, te ataki były skierowane nie tyle na ukraińskie elektrownie i sieci przesyłowe, podstancje, ale na zakłady wydobywające gaz ziemny. No ale w każdym razie wracając, jakby jak to wygląda, to Ukraińcy sprawdzają właśnie, co się dzieje, bo może być to, bym powiedział, potencjalne tylko niebezpieczeństwo, a może faktycznie być atak rakietowy. I wtedy część osób to absolutnie lekceważy, ignoruje, część osób idzie do schronów, zdecydowanie mniejsza część, oprócz tych, którzy muszą, tak jak powiedziałem, urzędnicy czy dzieci, a część na przykład zostaje w swoich mieszkaniach, ale za drugą ścianą, bo to jest taka zasada drugiej ściany. Pierwsza ściana może zostać zniszczona i fala uderzeniowa po prostu latające przedmioty zabijają wtedy osobę, która jest w pokoju, na przykład siedzi przy oknie, ale jeśli taka osoba pójdzie do łazienki, która jest oddzielona kolejną ścianą, no to jest tam względnie bezpieczna. I potem co się dzieje? No, ja na przykład przeżyłem taki atak 31 października, tuż przed wszystkimi świętymi w Kijowie. I potem, kiedy w wyniku rosyjskich ataków rakietowych mnóstwo sieci przesyłowej prądu zostało zniszczonych. I wtedy następują tak zwane awaryjne wyłączenia, ja nie wiem nawet, jak to ładnie przetłumaczyć na polski, przerwy w dostawach prądu. I można sobie... Blackout mamy. Mamy blackout. Znaczy to nie jest blackout totalny, chociaż i takie się zdarzają. Na przykład 2 dni temu w Chmielnickim, mieście na środkowej Ukrainie czy w Żytomierzu, po prostu prądu w ogóle nie było. A to, co było w Kijowie 31 października, to oznaczało, że jest tak mało dostępnej energii energetycznej, że wszystko to, co jest poza rzeczami, które są niezbędne, jest wyłączane. I w ten sposób na ulicach, no dobrze, atak się zdarzył rano, ale skutki naprawy trwały czasem całą dobę. Większa część Kijowa nie miała wody, no bo żeby
pracowały pompy, też potrzebna jest energia, więc ludzie po 8-9 godzin po prostu nie mieli wody, nie mieli prądu. Nie mieli prądu, no i wtedy co? Na ulicach miasta słychać takie charakterystyczne dźwięki motorków, bo to są generatory na diesel, które pracują i na przykład, no nie wiem, w przychodniach, w restauracjach zapewniają prąd. Mnóstwo Ukraińców kupuje sobie specjalne takie lampy, które mają wbudowane akumulatorki. I mogą działać w razie przerwy dostawy energii energetycznej. Oczywiście lampy, powerbanki. No, ludzie sobie jakoś radzą. No i, tak naprawdę od połowy października mamy sytuację, że w Kijowie, a na centralnej Ukrainie, na Ukrainie Środkowej, a teraz i w innych regionach kraju, w zasadzie codziennie każdy mieszkaniec Ukrainy styka się z wyłączeniami prądu. One są, mogą być albo planowe, czyli na przykład prądu nie ma od 9 rano do 1 po południu i potem od 5 do 9 i ludzie wiedzą, że w tych godzinach nie będzie prądu i to jest ta sytuacja optymistyczna, bo można sobie sprawdzić na stronach internetowych, kiedy u mnie w mieszkaniu prądu nie będzie. Albo jest sytuacja taka właśnie, że te nadzwyczajne przerwy. I wtedy no, nikt nie wie. No i jak długo to będzie trwało. I ostatnia rzecz. Miasto jest pogrążone wtedy, no teraz dzień jest krótki, wręcz w egipskich ciemnościach. To znaczy samochody jeżdżą, oczywiście mają reflektory, ale tak naprawdę jeśli jest ulica, gdzie nie ma samochodów, to można sobie, ja to oglądałem w centrum Kijowa, gwiazdozbiory. Niebo było wtedy... To jest niespotykane przy oczywiście, łunach oczywiście, z uwagi na to, że normalnie w mieście jest tyle światła, że nie tylko gwiazdozbioru, żadnej gwiazdy się nie zobaczy. A w centrum Kijowa można było sobie oglądać gwiazdozbiory. Jedna z takich reprezentacyjnych ulic, stara Zjazd Świętego Andrzeja, no była pogrążona w absolutnych ciemnościach i tylko słyszałem skrzypaczkę, która grała na skrzypcach smętne melodie i zarabiała w ten sposób na życie. Ludzie chodzą z latarkami czy z telefonami komórkowymi, z włączonymi reflektorami, no, żeby się nie zabijać, nie połamać nóg w tych ciemnościach. Niestety jest znacznie więcej wypadków samochodowych z udziałem pieszych, no to jest też zrozumiałe. Ale to wszystko, to jest naprawdę dyskomfort, zwłaszcza, że nikt nie wie, czy sytuacja się jeszcze nie pogorszy, no bo wiadomo, że im większe będą, im niższe temperatury, tym większe zużycie prądu, a to jest większe... No właśnie, czy Ukraińcy boją się, że będą zamarzać zimą? Jak to odbierają? No bo to jest jeden z celów na pewno tych ataków Putina, żeby jak najbardziej dokuczyć cywilnym mieszkańcom Ukrainy, być może zabić ich za pomocą właśnie mrozu. Tego się Ukraińcy się obawiają, czy w ogóle na razie o tym jeszcze nie myślą? Znaczy, na pewno władze myślą i dlatego wysyłają takie sygnały, że ci, którzy mogą nie wracać, niech nie wracają w tym momencie na Ukrainę. Mam na myśli uchodźców. Mhm. Na pewno ostrzegają, że może być sytuacja, że przez wiele dni nie będzie prądu i budują specjalne takie miejsca, gdzie można załadować telefony komórkowe, gdzie można się ogrzać, no bo jak nie ma prądu, często też... No, ci, którzy mają gaz, to mogą sobie gotować jedzenie na gazie, ale w Kijowie jest bardzo dużo wieżowców, gdzie z powodów technologicznych po prostu gaz chyba może być jedynie do 8 piętra, a budynki wyższe po prostu mają kuchenki na prąd, no, więc nie mogą sobie ludzie niczego ugotować. I władze się tego boją. Część obywateli, która jest bardzo świadoma, też się boi. Natomiast bym powiedział, reszta raczej uważa, że jakoś to będzie, przetrwamy. Putinowi się nie damy, bo to jest oczywiście, tutaj, żeby nie było żadnych wątpliwości, ja w Kijowie nie widzę żadnych, bym powiedział, takich nastrojów kapitulacyjnych. Wręcz złość, tylko i zawziętość i przekonanie, że zimę przetrwać trzeba, a my nie mamy wyboru, bo jak się poddamy, to po prostu nie będzie Ukrainy, a nas mogą wymordować. Takie klimaty rzeczywiście są. A proszę mi powiedzieć, bo tak jak ja rozmawiam tutaj z mieszkańcami w Polsce, Ukraińcami, oni strasznie się złoszczą, kiedy widzą te ataki i słyszą komentarze, że to jest jakaś zemsta za Charków, za Chersoń. Oni mówią, nie, to jest po prostu terror, kiedy może Putin atakować Ukrainę, atakuje, zrzuca ile może, zbiorą trochę tych rakiet i od razu puszczają na nas te rakiety, żeby nas mordować. I to rzeczywiście jest tak, że to jest już taka stała kampania terroru, czy raczej zemsta za kolejne sukcesy
Ukraińców też gdzieś w tle jest. Ale te dwie interpretacje nie przeczą sobie wzajemnie. Bo co jest celem Rosji w tym momencie? Ja bym nie powiedział, że celem Rosji jest wymordowanie Ukraińców. Oczywiście oni najchętniej by chcieli bez Ukraińców zrobić Rosjan, no bo oni uważają w ogóle, że Ukraińcy są zbałamuceni przez Polaków Rosjanie. Ale ich celem nie są masowe mordy, tylko raczej Rosja chce w tym momencie raczej legalizacji swoich zdobyczy terytorialnych, a nie może na to liczyć, dopóki Ukraińcy jako naród chcą walczyć mają nastroje, które absolutnie nie są defetystyczne. I to też władzom ukraińskim, w tym Zeleńskiemu, uniemożliwia podejmowanie jakichkolwiek rozmów pokojowych. Więc oni liczą na to, że bombardując i niszcząc energetykę Ukrainy, niszcząc teraz magazyny gazowe, doprowadzą do sytuacji, gdy zimą Ukraińcy będą bez prądu, bez wody, bez gazu, będą marznąć i wtedy być może tutaj z perspektywy rosyjskiej pójdą po rozum do głowy i się z nami dogadają. Ale to znowu, Ukraińcy mówią, nas to nie przeraża, nas to nie jakoś nie deprymuje. My jesteśmy po prostu jeszcze bardziej wściekli wtedy. Ale oczywiście, dlatego że Rosjanie kompletnie nie rozumieją mentalności wolnego narodu. Polaków nie rozumieli, teraz nie rozumieją Ukraińców, że to w ten sposób nie działa. Ale jeśli mamy zrekonstruować sposób myślenia, to jest mniej więcej taki. Więc oczywiście Putin chce odpowiadać i musi odpowiadać, bo przynajmniej w swojej perspektywie, na jakieś ukraińskie sukcesy, no jakie na przykład wyzwolenie Chersonia, który został uznany przez Putina za część Federacji Rosyjskiej i potem przyjazd Zeleńskiego do Chersonia w sytuacji, gdy po pierwsze Putin bał się, ani razu się nie pojawił na tym obszarze od początku wojny, a po drugie, no przecież to on uważa, że Zeleński odwiedza terytorium Rosji bez jego zgody. Więc on w swoim przekonaniu jakoś na to musi odpowiadać. I dlatego tak, te masowe ostrzały są efektem generalnej strategii Rosji, żeby Ukraińcy byli bez wody, bez gazu, bez światła i w końcu się zmęczyli wojną. A konkretne daty są jednak w moim przekonaniu bardzo często reakcją na jakieś sukcesy ukraińskie. Tak było na przykład, gdy Ukraińcy wyzwolili Cherson, ostrzały 10 października, czyli takie pierwsze zmasowane, one nastąpiły kilka dni po tym, gdy z kolei Ukraińcy przeprowadzili atak na Sewastopol i zniszczyli część floty czarnomorskiej w Sewastopolu, więc to jest jakoś związane. Mhm. Czyli nie powinniśmy jednego od drugiego rozróżniać. I jeszcze na koniec chciałem zapytać, bo wyzwolony Chersoń ujawnia swoje takie bardzo mroczne i przerażające oblicze okupacji rosyjskiej. Ukraińcy mówią już o kolejnych katowniach, które odkrywają. Dziś informowali o tym, że znaleźli taką katownię, w której 63 ciała były tych, którzy nie chcieli się zgodzić na tą okupację i jakoś tam ją podważali. Rozumiem, że każdy wyzwolony teren będzie takie rzeczy, nie tylko masowe groby, ale też kolejne katownie takie będzie odkrywał. Bo widzieliśmy to w Buczy, widzieliśmy to na Charkowszczyźnie, dziś widzimy to w Chersoniu. No jakby cała historia wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz cała historia różnych wojen rosyjsko-polskich wskazuje na to, że niestety tak będzie, że Rosjanie metod wojny nie zmienili, a nawet jak zmienili, to wojsko rosyjskie składa się w dużej mierze z takich prymitywów, że nad którymi nie ma kontroli, że oni gwałcą, zabijają. W Chersoniu też powiesili jedną panią, po prostu powiesili za to, że właśnie też chyba nie chciała współpracować. I ja obawiam się, że to, co było w Buczy i w Chersoniu, na przykład gdy Ukraińcy wyzwolą Mariupol, to będzie jeszcze stosunkowo Te mordy okażą się, że nie były największymi, albo w Mariupolu przypuszczalnie doszło do
no, prawdziwej zagłady części mieszkańców, ludności cywilnej. No tak, no, widzimy czasami te filmy trafiają do nas spod Mariupola, gdzie są te ogromne cmentarze, gdzie nie ma nazwisk, są tylko numerki. Słyszymy o tym od władz ukraińskich, które tam gdzieś te administracji wojennej Mariupola, że setki tygodniowo osób giną, pewnie z głodu i z mrozu teraz. Tak. Więc tam generalnie rzeczywiście prawdziwe piekło. Choć ono jest i było i w Buczy, i w okolicach Charkowa, było w Chersoniu, prawdziwe piekło, dziewiąty krąg piekła jest właśnie chyba tam. Ja, inaczej ja się obawiam, że jeszcze dojdą, jeszcze dowiemy się o przypadkach też no, absolutnie barbarzyńskich praktyk, takich jak kastrowanie żołnierzy, bo znamy teraz jeden przypadek, który został ujawniony opinii publicznej, był taki wstrząsający filmik, ale na przykład osoby, które badały zbrodnie rosyjskie na Donbasie jeszcze przed wojną, znaczy przed wojną, przed tą eskalacją wojny, bo wojna się zaczęła w 2014 roku, no one mi opowiadały, że już takie przypadki były przez tych różnych wataszków, hersztów, bandytów z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, tego rodzaju praktyki się zdarzały. Więc ja boję się, jako analityk przypuszczam, że tak będzie, tak? No, jako człowiek oczywiście bym tego nie chciał, ale że dowiemy się jeszcze o innych odrażających rosyjskich zbrodniach. No to możemy się tylko spodziewać najgorszych rzeczy po nich, bo już widzieliśmy, co potrafią. Skala, którą odkryjemy pewnie po wyzwoleniu kolejnych terenów, będzie jeszcze większa. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za wizytę. Będziemy kończyć tę część naszego programu, ale wracamy do Państwa za około pół godziny już z innego studia, z Beatą Górką-Winter, znaną też Państwa doskonale, tak jak pan dyrektor, też stałą komentatorką naszego programu, a także z Ołechem Biłeckim, ukraińskim dziennikarzem mieszkającym w Polsce. Też nam opowie trochę o tym, jak Ukraińcy na to wszystko patrzą. Zapraszam Państwa już za około pół godziny, 40 minut na naszym kanale. Tymczasem się żegnamy. Dziękujemy panu dyrektorowi za wizytę w studiu. No i do zobaczenia za niedługo.